Mimo, że jesteście Chyba jestem, co? Rozpocząłem transmisję? Tak, nadajesz na żywo, więc Nie jest źle. Jesteśmy moi drodzy, witamy Przede wszystkim z powodu um, Ćwiercinału, Ligi Narodów Siatkarskiej Iran-Polska, 3 do 4 Przepraszam bardzo, mecz się już rozpoczął <kluzł> Sorry No, na razie widać challenge Brudny Irański. Zaraz zobaczymy, czy taki wynik jest się utrzymuje Czy będzie jakaś zmiana Dobra. Ja muszę tutaj ten muszę czat złapać właściwy, bo jeszcze mam stary otwarty, ale już to zamykamy. Okej. Okay. Jest out, tylko nie wiem, w którą stronę. Okej, okay, piłka na Polski, czyli utrzymane. Czyli nie pomylili się sędziowie. Tak jak było produktowane, tak jest. Eee, 3 do 4 eee, Bartosz Kurek na zagrywce. No i co? Huknie tam, czy? Na, huknął, ale w siatkę, niestety. Niestety. Raków jeden do 0 mi pan Kosta, Co już? Jeden. <grym> ja jeszcze nie zdążyłem nawet zerknąć, dodać. Nawet... Ta jeden do zera, faktycznie. i Lopez w czwartej minucie. Co tam się dzieje? No będziecie się teraz przełączali. Ivi Lopez gol. Ta. A Jak widzicie, jeszcze. Ja to jeszcze dopiero odpalam te wszystkie rzeczy. ja Już jestem w środkówkę, już widzę. Już włączam tutaj też. Z Temeniuk tam widzę coś. Dobrze, jest to 4-5, tak? Nie, 4-6 będzie. <grym> um, dobra, i Bilopest Gol. Bramkaż niewyspany. Okej. Okay. Taka szmata, no pokażemy, chociaż YouTube tu widzę złapał. Bramka na poziomie okręgówki, a ja siatka oglądam. Na ja też o ja siatkówkę bardziej tak mi się dowiaduje od was. No, zaraz będziemy sobie tam zerkali też na te, wiecie na te inne mecze. No bo też fajnie, fajnie, znaczy inne. No, no już teraz to są tylko już e, raków. No, wiele sobie to, bo rakowie obiecywałem i mam nadzieję, że i mam nadzieję, że nie zawiodę się. E, więc e, jeżeli raków tak dobrze rozpoczyna, no, to też fajnie. No niech tak się wiecie, niech tak się rozpoczynają te, 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 te mecze. Ja nie będę tutaj narzekał. Czemu zawsze my musimy tracić na początku? Może teraz, kurde. Niech, niech kazachłowie tracą. Ja tu nie będę wcale narzekał, czy już wam powiedziałem. Dobra, otwieram sobie też na drugim ekranie ten meż Rakowa. Mam. O, mam tu drugi ekran, drugi, trzeci nawet, bo jeden już do czatu. I, ten, I transmisji mam. Przygotowałem pana Szarpa laptop. Więc oglądamy. baterii jeszcze chyba troszeczkę jest. Na będę szukał. Więc będę miał też otwarty gdzieś w tle ten raku, jak mi się za załadują kamery. A tymczasem, moi drodzy. Polsat, sport i Siatkóweczka 6 do 6 niestety Irańczycy przyjmują inicjatywę, teraz tutaj Taka, no obok naszego bloku zmieścił, zmieścił, nikt się tutaj nie ruszył e, Raku musi dziś 2-0 wygrać, bo ostatnie dostaną w podupie. no mam nadzieję, że nie dostaną, natomiast oczywiście będzie trudny, trudny rewanż, nie ma co ukrywać Ale jak już raczej z awansem, e, no na pewno 5-0, to już wiecie, no, nie stracą To dynam ba Dynamo Batumi, moi drodzy, nic nie, nic nie grało ehm, e z remisem, więc będzie ciężko na wyjeździe. Będzie ciężko na wyjeździe, no ale oczywiście szanse są. No ale z remisem w drugą stronę, tak? No udało się wy, wyjść remis z Wiednia, także źle nie jest. Blok aut na szczęście, więc punkt siódmy dla Polaków. Widzę ponownie, dopierośmy co się widzieli. Tak, panie Kamilu, ponownie witam serdecznie. To część z ekipy już ze mną jest po raz kolejny. Bardzo mi miło, bardzo mi przyjemnie, że tak nas śledzicie. I a Atakują Irańczycy, jeżeli dobrze widziałem. Czy wiecie boisko? Nie, 8, dobrze, 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 to daleki auto, bo ja tak już, wiesz, a się za, 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 za chwilę zawahałem, ale przestrzelił tej, no, chociaż, kurde, z tej drugiej kamery wyglądało trochę jakbym... ale dobra, nieważne, sędzia punkt przyznał, nie biorą challenge'u, jest, Blok! pięknie, tanet, o, ale kurek tam się teraz ucieszył, wszyscy tutaj, ten, no, podziałali, no, 6-9, jest nagle, jest w końcu prowadzenie Polaków, które większe, jakieś trzypunktowe na razie, to jeszcze, wiadomo, wiele wielu rzeczach nie przesądza, natomiast, no, jest, najważniejsze, że jest. Zaczynamy ten meczyk, bardzo ładnie ten blok. No idealnie, prawie linię nadopniętą, ale prawie, prawie. To nie wszystko, nie to samo co zawsze. O, wow, widzę, że czat leci, bardzo mi miło, że Was tylu tu jest. Już będę ten czat czytał oczywiście. I oczywiście jak zawsze moi drodzy zachęcam do stronienia łapki w górę pod tym materiałem, byśmy mogli się rozwijać, byśmy mogli e, dla was też działać, rozwijać się, pokazywać coraz więcej rzeczy, żeby czasem się jakieś wyjazdy zaczęły pojawiać, czasem inne rzeczy, no. Dzisiaj mnie pytaliście, czy nie pojechałbym na mecz Lechi Gdańsk. E, e, do Gdańska obejrzeć, pokazać wam coś. Ja bym może prywatnie nie pojechał, ale nie wiem czy mnie stać i nie wiem, czy będę miał wolne. Ale jakby kiedyś się SK rozwinęło, to bym się tym chętnie zajmował, oczywiście. Co to jeszcze? Lechia zasłaba na puchary. No wiesz, 0-0 z Rapidem to dobry, dobry wynik, naprawdę. Amerykanie nas czekają w półfinale Ligi Narodów. Czekają, i miejmy nadzieję, że tam się dostaniemy. Na plan na dzisiaj to moi drodzy, zwycięstwo w ćwierćfinale. Z Radem niestety nie udało nam się wygrać w Gdańsku, ja byłem na tym meczu na żywo. Pierwszy raz i jedyny w życiu byłem na meczu siatkówki międzynarodowym na żywo. No i oczywiście... <grym> oczywiście jak byłem, to ten. No ale cóż. Ale coś już nie liczy, to już była faza zazdolennicza, teraz faza pocharowa Trzeba tą klątwę ćwierć, w ćwierćfinału e, przełamać e, Pogoń się podoba, nawet jak odpadną w trzeciej rundzie będzie ich... Basy, Bejza ich wyeliminuje e, Przez coś pecha, no tak niestety wyszło No tam jest chyba bazela więc tam jest ciężka, ciężka droga, ale niech tam się dostaną najpierw Wiecie, każdy zwycięski mecz na tremis daje jakiś tam punkt, punkt, łamek punktu Do rankingu, daje jakieś pieniądze, jest punkt dla Polaków, 10 punkt, 10-7 moi drodzy Udaje się przejąć piłkę, teraz serwowali Irańczycy. Co to jest jak najbardziej ważne. Czemu Panie The King, Panie Radku, teraz rząd da 3 tysiące na węgiel, to będzie się stać? A oni dają w gotówce, ich nie będzie interesować, czy te pójdą. No tak, ale na przykład nie mam pieca na węgiel, więc ogólnie chyba się nie załapię na tę dotację. Z drugiej strony, jakbym udało mi się tę dotację przejąć, to chyba bym kupił ten węgiel za 3 tysiące. I sprzedał za 3 miesiące za, za 9 tysięcy. Coś tak czuję, że może być. Do której live będzie ten? Do końca meczów, panie, e, panie Kamilu na pewno, a potem zobaczymy, no raczej nie wiem, jakiś bardzo długi, bo ja niestety jutro skoro świt wyjeżdżam, tak się ułożyło trochę inaczej niż chciałem, ale, ale no cóż. Mój pierwszy mecz 2-0 z Niemcami. Tak, byłeś na narodowym w tym, ja byłem wtedy w Warszawie, ale nie na narodowym byłem, e, oglądaliśmy znajomego, było widać narodowy, było słychać czasem te krzyki, potem poszliśmy na miasto na, na fetę, ale cóż, no to miałeś dobre doświadczenia. Ja na piłce jeszcze nigdy nie byłem. A, wpadł w siatkę. Szkoda, bo już myślałem, że punkcik będzie, bo tam piłka spada, ale niestety, niestety jest w siatce. Brend by, żeby zagrało średnio, to w dobrym meczu Pogoni i awans może być. No, wiesz, w drugiej połowie to Brend by się zwinęło. W pierwszej traci cisnęli faktycznie, ale w drugiej połowie, słuchajcie, no to jest mówię, to, 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 to znamienne było dosyć. A tymczasem Jeremy Mancorro z żółtą kartką, z gracz Astany, także może nam coś pomoże. A wracając, to było dość znamienne, jednakże w pod koniec drugiej połowie. No, bramkarz brand by dostał żółtą kartkę, bo tak już przedłużał po raz kolejny. Tak za przedłużanie czasu, za zakraniecie czasu, bo, bo oni moją kurde, zaraz tam pogoń bije drugą bramkę. Więc no... To brand by da się ugryźć. No ale będzie w Danii niestety. A ten sezon musi być nasz mi i ma nadzieję, że tak będzie. Um, dobra. Ten set musi być nasz, pewnie. Sędzia Marciniak, sędziłem mecz Al-Al Zamalek, gdzie Zamalek już prowadzi 1-0. Okej, okay. no, mam nadzieję, że sędzia dobry że nie znam tych drużyn, ale ten... Mnie to śmieszy, że tylko dostaną ci, co mają węgiel, nie dostaną, przecież niektórzy palą jego groszkiem i tak dalej. No wiesz, oczywiście panie The King, bo niestety, jak większość tego typu akcji nagłych, no nie jest do końca przemyślane, bo... No, na przykład, wiesz, u nas się dom ogrzewa gazem i cena gazu nie została taka jak rok temu, tylko wręcz dokładnie odwrotnie. Ale cóż, no wiesz. Zrobiła się akcja z węglem, głośno, to zrobiła się z węglem, no. Pan Szarp, kiedy pan wraca? Nie wiem, panie Kamilu, napisałem do Szarpa, ale pisał, że czy będzie tam no, na 21. Jakiś czas temu pisałem do niego, ee, no i mówił, że nie, więc no nie wiem, o której będzie. No, no, no bałem się tam na żywo. Też bym chciał, żeby wrócił, bo efekt ja coś innego mógł zrobić w sensie. Um, tak bym z wami siedział, tylko chciałbym mieć chwilę, chwilę no, przerwę, ale dobra, nieważne. Um, byłem na kilku meczach reprezentacji na Lekatolatyce i meczach Legii. Najlepiej przypominam te mecze Legii. Szczególnie mecz z Leicester, nie zapomnę do końca życia, kozaki, atmosfera. No nie, okej, okay. no jak pani kosa byłeś na zwycięskim meczu z, Le z, Le z Leicester, no to ja się nie dziwię, rozumiem, że, że się wtedy pewnie cieszyłeś, no. Ja niestety nie byłem. Jak nogą obronił. A kto raniu panie, panie Denizy, bo jeszcze nie ten. Bramka stanę, chyba jeszcze przeżywa jetlag raków ten. E, no, prowadzi raków i bardzo dobrze. A ja tej bramki sprawy nie widziałem. Teraz mam na drugim ekranie twarty ten meczek i tam i tam Raków w 15 minucie. Chociaż teraz widzę, że tutaj coś się. A widzicie, jak dwie, dwie akcje wyglądam to, a przebijają tylko Irańczyce na szczęście. Nie kończymy tego dobrze, że tam po palcach poszło. Irańczycy się teraz przygotują i blok, ale blok out chyba, niestety. Niestety, była półmi dla Iranu. Eee, czemu tego nie skończyliśmy? A w środku Iranu. A, dobra, dobra, zaczęliśmy się lekko. No tak, widzę, że teraz nie idzie tak dobrze, że tutaj dwa razy wydawało się, że już będzie. A, o, pokazała mi teraz powtórkę, tak jak nogę obronił. No wiesz, niby można, co? Więc ten. Ehm. Eee, no tak jest, wiesz, takie zacięcia są w środkówce niebezpieczne. Dopiero coś mi dali. Ja wiesz, ja w tym meczu z Iranem poprzednim. E, były takie momenty. No, jak się zacięliśmy, kurde w tie breaku, to już nic nie szło. Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. A tak po bloku tutaj sygnalizują. Zobaczymy jeszcze raz, jak sędzia pokazuje piłkę dla Polaków, ale jest wideo-challenge. Drugi, drugi challenge już Irańczycy wykorzystują. Że był blok touch, No zobaczmy. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że punkt dla Polaków. Panie radko, jeśli będzie Pan miał kiedyś okazję, to polecam Łazienkowską, jeśli chodzi o prezentację, to słaba atmosfera, nie ma zorganizowanego dopingu, tylko co jakiś czas Polska, Polska. Ja wiesz, ale reprezentacja ma po prostu większe emocje zdecydowanie, ja wiem, że nie ma takiego dopingu pewnie na narodowe na pewno, jak na klubowych meczach, ale wiesz, no jednak reprezentacja to zawsze zawsze serce bije dużo mocniej. Wiesz co, ja miałem okazję, bo mieszkałem przez jakiś czas w Warszawie, może będę miał niedługo znowu. a i w siatkę na szczęście. Um, natomiast wiesz, ja miałem, ja nie miałem nigdy znajomych do czegoś takiego. Ja kilka razy rzucałem ten pomysł, żeby pójść na mecz e, czy, 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 czy reprezentację, chociaż to jest droga, impreza strasznie, ja byłem jak biednym studentem, czy. czy, 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 czy nawet e, klubowy, ale wiesz, no, także po prostu poczuć, to tylko samemu mi się trochę nie, nie chciało aż, tak? Teraz może bym mógł zrobić bardziej idąc też zrobić dla was relację, ale wtedy jeszcze jakichś rzeczy nie robiłem. To wygląda jak gówno walić legię. No nie, no panie Denizy, nie przesadzajmy. W sensie, wiesz, no Legia poniosła konsekwencje swoich złych decyzji w zeszłym sezonie i nic innego, nie trzeba dobijać ich bardziej. <laughs> Natomiast, wiesz, no były, mo były, momenty, gdzie fajnie grali w Europie, szkoda, że tak się to spektakularnie zawaliło. W na ostatnim meczu z Belgią, to grupa kilkudziesięciu Belgów była momentami głośniejsza niż cały narodowy. No, nie wiem. Mi się kolorkali, u nas w Gdańsku dużo lepsze i na innych halach. Nie, no ta, daj spokój, że ja będę, piorun, co w RG na meczu. No to to jest olbrzymi, olbrzymia hala: no większe, dużo i. Ale też jaka dopasowała no. Tam jednak była klimatyzacja. Mimo, że były gorące wtedy dni, pamiętam, że było cieplutko, no to jednak dało się jakoś tam przeżyć spokojnie. A tu słyszałem, że duże problemy i z temperaturą na sali i ogólnie z tym, co tam się wiecie, i co tam, że w szatni były problemy, no ogólnie z, z ciepłotą. Natomiast niestety na razie 13-14 eee, wynik, wynik tego. Tego meczu cały czas Polska prowadzi jednym punktem, ale odrabiają Irańczycy Widzę wygrał z Liverpoolem w Pucharze Europy No ale chyba nie dzisiaj oni niż stają w Polsce, z zewnątrz pięknie wygląda ten Bursztyn, a chodzi ci że ten Nie byłem nigdy na meczu, ale byłem, widziałem ten stadion z zewnątrz, oczywiście kilka razy przejeżdżałem, przechodziłem też kiedyś tam Zrobiłem jakieś rundę Wokół stadionu, to się oczywiście chwilę dłuższą idzie I piłka dla nas tak, 13-15 jest Najważniejsze Byłem na Polska 3-2 dania. Tuduńczycy się tak wkurzyli, że kubki z piwem na Polaków, którzy pod nimi byli. No. Nie wszyscy się potrafią zachować to. Oczywiście się też zdarza niestety. Dobra. Ech, co to jeszcze mamy? No dobra, ja jestem, nie jestem chyba na bieżąco. Czy coś tu ominałem ważniejszego? Mam nadzieję, że nie, no dobra. Chyba, chyba w miarę ten... 14-15, piłkę po stronie i rano. No, tracimy te punkty cały czas, ale cały czas to już trzymujemy prowadzenie. Także nie ma takiej tragedii, jakby się mogło wydawać. A jest pięknie, śliwka tutaj wbija z lewej strony, a tak skuteczny jest. 16 punkt. No, i teraz zagrywką, coś podziałać. Kurde, no, no szkoda, to że zagrywka nasza tak za dobrze też nie funkcjonuje dzisiaj na razie. Przynajmniej jak kurek huknął raz, to huknął w siatkę, oczywiście. Trzeba by się tych Irańczyków trochę od tej siatki odrzucić, trochę ich podstraszyć. Oni. No zagrywkę nas Irańczycy w zeszłym, w tym meczu poprzednim jednak mocno tłukli. To były takie momenty, że jak tam jeden wszedł, to... O teraz trochę odrzuceni. Dobra, leciutko chociaż problem przyjęciu. Kiwanie, dobra tam. I mylą się Irańczycy, dobra! 17 punkt. Jej! Pięknie, pięknie, pięknie. No to dobrze. Ominął Pani mój komentarz, bardzo możliwe Panie Kamilu, oglądam dwa mecze na raz, więc no nie jestem w stanie wszystkich przeczytać, jeżeli tak to wybacz, najlepiej napisz go ponownie Tymczasem Kto Korona się utrzyma w Eklapie? Pyta Pan Quentin Czemu Panie Quentinie, wiesz oglądałem ostatni mecz Korony, który oglądałem to oglądałem ten yy, barażowy No jak zagrałem na takim zaangażowaniu jak wtedy, chociaż tam też nie było wcale łatwo To może tak, ale Korona chyba tam się za mocno nie wzmocniła i nie wiem czy Nie wiem, czy Korona wiesz, chociaż ten remis z Legią na początku My dobrze wróży. Tylko wiesz, to też jest, to zależy chyba to, ten styl gry. To teraz zależy od tego, jak tam. Wiesz, jak sędzia pozwoli, jeden pozwoli bardziej, drugi niekoniecznie i będzie wydawał więcej kartek. Śmieję się, że pan, że pan patrzy na bok. Patrzę się na bok, bo tu mam, tu mam em, ekran z czatem i muszę się wyjątkowo patrzeć jeszcze bardziej niż zwykle, bo. Muszę jeszcze przenieść wzrok nad monitorem, gdzie mam mecz Rakowa. A tymczasem, moi drodzy, w Częstochowie będzie chyba rzut rożny dla piłkarzy Rakowa Częstochowa. Więc zaraz zobaczymy. Tak, jest, jest, jest. Jest sobie już Iwi Lopez w narożniku. Zobaczmy, czy tu się jakoś uda, uda tutaj coś zrobić. 21 minuta. Rakowa Stana jest w rzutka. No, i wybijają piłkarze Astany główką, chociaż. Czy jeszcze piłka spada pod nogi. Jeszcze piłka spada pod nogi Rakowowi, ale niestety teraz szybka kontra. O kurde, nie zdążą tu dobrze. Nasz... O, ale tu czy nie będzie kartki? Bo było to takie dość ostre wycięcie, na no, kartka jest, żeby nie było czerwonej. no bo to takie, no czy nie, no będzie chyba żółta za fał taktyczny, ale też było blisko pola karnego, no poza polenkarnym Coś już rzucili do tłumaczenia, piłkarze Rakowa, widzę. Nie, no musi być żółta kartka, no to była wycięcie kontry, no to jak najbardziej się na, się na... Nie, czerwona! O nie, o kurde! No i się robi wesoło! I czerwona kartka dla Diana Soresku, O kurde! No to niestety, no to, no to robi się wesoło w Częstochowie. Ja tak przez chwilę mówiłem, czy nie będzie czerwonej, ale widziałem, że wydawało się, że wszędzie wziąć żółtą. A tu jednak... A, tu jednak, czarownicu, czerwona kartka. A, no, to chyba trzeba było już puścić tę akcję, bo trzeba było lepiej gola stracić ewentualnie niż, niż zawodnika w 21 minucie. Eee, dobra, czerwona kartka, GG. Czarownicu. Nie, no, oczywiście, odepnął go ręką, wleciał mu w nogami, no, kartka. Znaczy, może trzeba było, może trzeba, można było, może zostawić żółtą, ale no nie jestem bardzo skoczony tą czerwoną, niestety. Mecz w tak, panie Quentinie, mecz w Częstochowie. I fajnie się zaczął w czwartej minucie vilopes strzelił na 1 do 0. Natomiast, no, teraz będzie dużo gorzej. I tak być mecz, gdzie Raków sobie nabije, nabije jak najwięcej goli, żeby przed rewanżem w Astanie. mieć dobrą sytuację. Kurde. No dobra, tymczasem na szczęście w meczu środkarskim idzie trochę lepiej 16:20. I co to jeszcze będzie? Będzie jeszcze rzut wolny z pogranicza pola karnego. As serwisowy, moi drodzy! Okej. Okay. As serwisowy, bardzo fajnie. Jest problem, 23 ja minuty, teraz rzut. Rzut ten... rzut wolnym I czy coś nam się uda, jeszcze, jeszcze tutaj... I... no okej, okay, powstrzymałem ten rzut wolny No dobra, no ale no... łatwo nie będzie Natomiast tutaj, tym razem, os serwisowy I moi drodzy, zbliżamy się do zakończenia tego pierwszego setu Zbliżamy się do tego, żeby było jak najładniej i najpiękniej Teraz... ale... o po siatce Wybija jeszcze! Kurde Szkoda, że przeszła ta siatka... no bo no, po przeszła piłka Niestety, tej kończą... Jerańczycy, ale dobra, 17-22, to jest wynik, który chcemy oglądać, to jest wynik, który nas cieszy. Z pewnością. Chłop, dobra. Co tu jeszcze, co tu jeszcze mamy? 16-22, no. Przełączyłem na chwilę i tak odjechaliśmy Edz, No właśnie też tak zerkałem na czat, więc dobrze wyszło. Najman teraz sędziego w przerwie do parteru sprowadzi. Tak, tylko Najman chyba nie jest fanem, nie wiem, czy jest fanem Rakowa czy Stochowa. Wraków chyba miał jakiś udział w tym dramie między Stanowskim a Najmanem, ale też mniejsza o to. 13 piłka po stronie Irańczyków, no ale ja mam nadzieję, ja wierzę, że się już dużo w tym secie nie wydarzy, że może teraz jakieś zepsute serwisu. Ale huknął mocno! No i niestety punkt zdobywać, Irańczyk. No tutaj jak uderzył, to nasi się złożyli. Trzech do środka wpadło. W zasadzie, no to bardzo dobry as serwisowy, te bardzo dobre uderzenie. Znaczy to była próba odbioru, ale tak, no, ale właśnie próba odbioru. Zatorski tam nastrzelony wywrócił się, jest on z Częstochowy, okej, okay, ja wiem, że z jest, ale no dobra, no to ten tak, no. Czerwona dostał przy 0-0 eee, Będziemy optimistami, co? Bazel 30 minut grał... Jed... ha, dobra, dobra, wygrali 2-0, no, no okej, okay, no Tylko Bazyla jest trochę lepszą drużyną Jestem mi rzuciło się z oczy, że Bazyla jest 50 -tą chyba drużyną w rankingu UEFA co Z jednej strony jest dużo, z drugiej strony mało, to znaczy jest jakby 50 najlepszą drużyną y, Europy w sumie myślałem, że może będzie trochę wyżej, nawet, ale no cóż, no ale to też nie jest zły wynik. A tymczasem, moi drodzy, na stadionie, na stadionie na Hali w Bolonii dużo kibiców, sporo, widzę Irańczyków również. No, dla dużo Polaków oczywiście, jak zawsze pewnie sporo Włochów. I co są, tutaj widzę Polskę, trzymają wszystkie rzeczy, tety, właśnie. Ja też miałem jakieś gadżety przygotować. Nie mam za dużo, za dużo gadżetów tych, ale chociaż szalik mogę nałożyć. Polski, żeby, nie, żeby było cokolwiek, jakieś akcenty Kurde, moja czapeczka najpiękniejsza gdzieś zaginęła Polska czapka No i co, będzie challenge chyba, czy, czy, czy nie? Zobaczmy Chociaż boję się, że była w boisku ta piłka, tak jak patrzę z znajome na Rakawa Rakowa Top e, Igraj z amatorami z Irlandii Północnej, na którą kurs był 23 <laughs> Polskie Beczerowonie, Raków ogarnia ten meczek. Mam nadzieję, panie Quentinie, sobie sporo sobie po tym Rakowie Ehm, um, um, no, obiecywałem, natomiast, no, teraz boję się, że... zaczęło się pięknie. Pytanie, czy, o nie, o nie, najgorzej w Częstochowie! Robię zbliżenie na kibiców Astany, jakieś tam dziewczyny, chłopaków młodych, coś. W tych kurwach klatkach w Częstochowie, o nie, <grytanie> no nie zapomniałem, że są te klatki w Częstochowie. Znaczy, i tak chyba tam część zdemontowali tych siatek metalowych, ale, ale ogólnie też są, także, Trzeba grać na faul, żeby drugie powie po 10 grać. No, gorzej jak będzie grać na faul i e, będzie 9, e, 9 rakowa. Dobra, jeszcze serwis, kurde, mocny serwis się wylocował teraz. Irańczyków, teraz odbieramy na 6 i po, po bloku. Blok out, jakże jest, 23 punkt dla Polaków. I co kończymy to panowie chyba, co? Mam nadzieję, że zaraz to kończą. Teraz piłkę na naszą stronę przechodzi, i mam nadzieję, że jak najbardziej się to będzie. E, te piękny blok, o tej na. Ten. Co, się, 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 co się stało, bo nie zrozumiałem. Ten? A co? Nie słychać mnie teraz? Dobrze? Czekajcie. Teraz ja sobie aż otworzę, bo miałem nadzieję, że mnie słychać. Jakby coś nie działało, to, to, to mówcie. Tymczasem to Bartosz Kurek... O, huknął, no! W dobrym momencie. Zbadali Irańczycy, przyjmują dobrze to i my tracimy piłkę. Szkoda. Znowu Zatorski, cholera, bo błąd kolejny Zatorskiego, niestety przy tym odbiorze. Ja wiem, że nie są to po piłki, ale szkoda, szkoda. Dobra. Nie, dobra. Nie jest źle, okej. Okay. Myślałem, że coś się tam bardziej zaczęło psuć. Eee, dobra, Czy w pora... kluby polskie grały lepiej w pucharach? No, tak super lepiej to nie grało, no ale trochę lepiej, okej. Okay. Wiesz, panie, panie tre tremiera, no było tutaj, myślę, kilka, kilka różnych czynników. Przede wszystkim, wiesz, ogólnie, no, poziom był bliższy, bo kraje Zachodu były też biedniejsze niż dzisiaj, tak? W PRL byłby najbiedniejszy z biednych, ale to, 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 wiesz, nie było takiej dużej różnicy wiesz, finansowej między nami, tak? Piłka poszła bardzo do przodu finansowo na zachodzie przede wszystkim i organizacyjnie, tak? Startowaliśmy w miarę, wiesz, z niższego poziomu po wojnie oczywiście, bo wszystko było zniszczone, ale na zachodzie też nie odbyło się bez strat. Natomiast, no niestety, wiesz, w kapitalizmie odrabiali te straty dość szybko, a myśmy się raczej pogrążali, niż się odrabiali. Dobra, 20-24, moi drodzy. Czy kończy? Ja jeszcze będę kontynuował, potem ten wątek, ale no, zobaczmy końcówkę tego e, seta pierwszego Kamil Semenik na zagrywce. I co? 20-24. No. I w siatkę, niestety. Cóż. Jaki wynik w siatkówce, panie Szymonie Marciniaku? 21, 24, pierwszy set. A o, tymczasem widzę. Otrzymuje jakiś zawodnik Astanę, żółtą kartkę. Więc może plan pana Dionizego, że oni się wykartkują i będzie wyrównanie, też też wyjdzie. Aslan Darabijew z żółtą kartką Piłka satowa uderzali Irańczycy, teraz jak to przyjdzie I uderzenie ładne jest, jest set wygrany Pięknie Także jest, moi drodzy, pierwszy set wygrany eee, 25 do 21, jeśli dobrze patrzę Ale Oraków ładnie w piłkę gra, ładnie w piłkę gra, widzę jak zerkam tutaj Szkoda tylko, że w 10, ale dobra, może to ich nie powstrzyma. Ale właśnie, jeszcze nie zdejmuję. Muszę powiedzieć, że. A przerwa, to mogę zdjąć, ale śmiesz o to. na miejscu piłkarza Rakowa, to. On only na kontakt grał i pod faul. No wiesz, panie Denizy, chyba tak za długo, za długo żeby wyszło tego czasu, żeby tak zagrać. Jednak wiesz. Jednak pamiętaj, że to jest dopiero. Pamiętaj, że to jest dopiero. Wiesz. Yy, no. 25. No już 30 minuta, więc wiesz, tak. Tak, 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 łatwo, chyba by tak nie, nie wyszło to wypunktować. Ale dobra, Iwi Lopez w rzucie wolnym i zobaczmy, no. A ponad bramkę, jednak wysoko, szkoda, szkoda. Ale przynajmniej spróbował, przynajmniej zaatakował, przynajmniej jakoś tam poszukał okazji, że tak powiem. Okej, okay, no dobra. Niski poziom lądowania baterii, będę szukał, zaraz będę szukał, ale nie w tej chwili. <ścoughs> Gdzieś, gdzieś w Kazachstanie, bo to trudny teren. No trudny teren, oczywiście. Ale wiesz, no, le, trzeba, le, trzeba kombinować. Tymczasem, moi drodzy, przerwa między setami. Pierwszy set wygrany dla Polaków. Także cieszymy się z tego jak najbardziej. Um, I co? I miejmy nadzieję, że tak się, tak się to jakoś dobrze zakończy. Hop, hop, hop. O, teraz, niestety leci teraz nowa Astana z lewej strony, tu patrzę na, na a na nie na spalonym był, także już najważniejsze, że to się udało przynajmniej. Hop. Słyszałem, że Frank Ribery strzelił bramki, wyczysty Kraków, tak, tak, słyszałem, że był sparring, no było o tym dość głośno, 2-0 chyba wygrali, tak, Sarintana, tak, jeżeli dobrze kojarzę. Gdzie gra Ribery, no, włoski klub, seria A. Udało im się utrzymać, <grymne> to nie było takie wcale oczywiste. Natomiast, no, samo to, że w sumie tylko 2-0. Wiadomo, że to sparingi się gra z zapewnionej intensywności, ale... Wiedziałem, że tam było coś, że zbijali, e, że zbijali tam e, chyba piątkę z feszką, coś tam w tunelu. Jakieś takie, takie przebytki do mnie dotarły. Co to jeszcze mamy? Kairat rok temu grał w fazie grupowej, a dziś przegrał u siebie 0-2 z drużyną, którą kurs był 9, podajże. To no wiecie, takie rzeczy się zdarzają też, no, nigdy nie można być aż tak pewnym. E dlatego też lubiłem piłkę nożną czy inne sporty, że zaskoczenie czasem bywa. Natomiast, no wiecie, łatwo, łatwo aż tak nie będzie. Ale Iran dobrze gra, będzie ciekawy ciężki mecz, mi Pan Patryk? Tak, e miejmy nadzieję, że nie za ciekawy i nie za ciężki, bo. O, Bogdan Rakowitan z żółtą kartką, tym razem zawodnik Rakowa. Jej. Wracając. Mam nadzieję, że nie za ciekawy, bo ja byłem na jednym ciekawym meczu. Byłem na ciekawym meczu w Gdańsku z Iranem, właśnie. Był ciekawy, był długi. Były przewagi w secie. Był tiebrek. No, tylko kurde, wiecie. Gorzej z wynikiem, bo tam niestety przegraliśmy ten mecz. No ale dobra. Dzisiaj tak, że nie będzie. A tymczasem widzę niestety, Astana tutaj próbuje i dąży do wyrównania. Szkoda. Ale miejmy nadzieję, że Raków tam wytrzyma napór. I że jakoś się nie złożą do... w no sumie do końca. Wiecie, do końca meczu. 1-0 to wiecie, jest, jest fajna zaliczka, ale to jeszcze nie jest wynik, który, który może uprawniać do. Wiecie, do, do spokoju. Co, nie, Dobra. Hop, 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 hop. Czy już ten mecz wraca, czy siatka wraca powoli? Nie, jeszcze przerwa chyba trwa, chociaż nie, chyba zaraz zaczynają. To sobie odpalam, już świadkówkę bardziej przyciszę. ten raków no tam na razie dużo, teraz dużo piłkę. Piłki ma Astana, więc no wiadomo, będą nabijali prowadzenie, ale to już nie takie istotne, ważniejsze, żeby nie było ważnych okazji. Tymczasem, co rozpoczął się już drugi set, jakiś dziwny kąt kamery, no ale dobra, 0 do 0. Pierwsze piłki w grze, Polacy wygrali pierwszego seta i tak jest piłka dla Polaków, pierwszy punkt zdobyty. Także jest, lecimy moi drodzy. Hop, 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 Co tu jeszcze? Na trybunach Iran przeważa. Co, jak aż tak nie widziałem? No, widziałem, znaczy, widziałem sporo kibiców z Iranu. O, ad serwisowy, proszę bardzo, moi drodzy. Bardzo ładnie. Nie, czy nie było jednak? A nie, kurde, już myślałem, że az to, A to, nie, video challenge. Trzeba piłka in? dobra, no, bo in. No, się ucieszyli komentatorzy, że az? Teraz jest challenge, sprawdźmy. No, panie by było. Pan Denizy mówi, że As, może ma do nas trochę szybciej niż my. Zobaczymy, oficjalny challenge. I. I jest, dotknęła piłka, jest. Gratulacje. Bolin, super. Mam nadzieję, że polscy siatkarze dostaną się do półfinału Ligi Narodów. Też mam taką nadzieję, panie Peter, oczywiście. Na razie idzie dobrze. Na razie idzie dobrze, ćwierćfinał 1-0 wygrywamy, no ale z ćwierćfinałem to czasem różnie bywa Trzeba, trzeba moi drodzy powalczyć i trzeba mam nadzieję się w tym, no wiecie, do, do, w tym meczu odnaleźć No bo teraz niestety tracimy punkt, przechodzi piłkę na korzyść Iranu, no ale A faktycznie pokazują na dziewczyny z Iranu takie Mało tradycyjnie ubrane, no ale Ja im nie bronię jak najbardziej jak są za granicą niech tam Odpoczywają sobie i jeszcze taka przepchnięta piłka. Dobrze, że nie zagwizdali tak piłki rzuconej, bo to takie dziwne to było uderzenie. Ale jest, jest zatrzymany blok! Tam nad kurek skakał, także jest. Jest dobrze, moi drodzy, bo blok punktuje. Pięknie. Raków to nie jest poznańska kurcy na złożona już w Kazachstanie. Panie Quentinie, nie tak ostro, ale no myślę, że nie będzie takiego wyniku jak, jak lecha. Sudo zawsze gra z lepszymi klubami. do <śledzianie> no tak. Lorka wygrała tylko 3-0 z w Weekend. O, widzisz, nie wiedziałem, że tego, tego, ten mecz mi. Prze, ten. E, przeleciał. I był atak w out, co? Będzie 1-4, tak, 1-4. Pięknie. Cieszyli się nasi jakieś na potwierdzenia, bo. co to się cieszą wszyscy, niezależnie od wyniku, czy był punkt, czy nie. Ale jest, chyba tak wyraźnie. out. Pięknie. Co to jeszcze mamy? No dobra. Karat to mistrz Kazachstanu w ostatnich dwóch sezonach. No, no, no. No, dobra, jest w wymiera na bieżąco. Mam nadzieję, że ten 1-4, chyba, tak, e, przerwa, przerwa wyjęta przez turnera Iranu. Faktycznie teraz kilka punktów straconych. No, jeżeli Iran chce grać w tym meczu jak najdłużej, to nie może sobie pozwolić na takie duże straty, e, co tu można powiedzieć. E, no, miejmy nadzieję, że jednak nie, nie musimy. Już, już daliśmy pograć Irańczykom w Gdańsku z nami. Teraz nie musimy być tacy mili. Możemy jak najbardziej trochę tam. Trochę, trochę ich tam przycisnąć, ja się nie będę obrażał, moi drodzy. Ale oczywiście zachęcam, byście się odzywali, byście komentowali. Zachęcam zwłaszcza nowych widzów, bo widzę, że coś, czas trochę osób z Was wchodzi na streamy, więc jak najbardziej zapraszam, byście się odzywali, pisali, komentowali. Ja tutaj ze Starą gwardią często tutaj rozmawiam, wybaczcie, jak czasem rozmawiam więcej niż mówię o samym meczu, jednym czy drugim. Natomiast e, jak najbardziej Was zachęcam, wszystkich tutaj do kontaktu. I już oczywiście, moi drodzy, jak taki wiecie, pakiet youtubera, znam do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem. Zachęcam, byście. Byście się do mnie. Byście, um, no, się do mnie odzywali, byście. Um, no, no. byśmy się wszyscy dobrze bawili. Coś. Dobra, to było. Okej. Okay. zaczął mi się czat któryś mieć na telefonie, ale dobra. Wyczaki z Iran są mimi ulubionymi, no? Kiedyś te emocje były chyba jeszcze większe, jak to Michał jaka ale. Ale jak najbardziej poziom emocji jest wysoki. I niestety to, trwonimy trochę tą przewagę już z 3 do 4. Szkoda, szkoda. Monster Blok tu pokazał realizator, ale no faktycznie ładnie ten blok irański zadziałał. Trzeba mi to przyznać. Zachęcam również. Dziękuję Panie Szymonie. Oczywiście jak zawsze, wiecie, to tu, znacie tu każde te youtuberskie hasła, czyli zachęcamy, czy nie, łapki w górę. E, bo to pomaga nam się rozwijać, pomaga nam na zasięgi, zachęcamy do subskrypcji, byśmy byli w kontakcie, żeby nas powiadomienia i co? I ogólnie, żeby było wesoło. A jeżeli ktoś obejrzy reklamę, albo ma YouTube Premium, to bardzo dziękujemy za wsparcie w ten sposób. Marów grał i Kubiak, no, 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 do tego też nawiązuje. Teraz Semeniuk, moi drodzy, na zagrywce, 7 punktów już wynik zdobył w tym meczu. Teraz dobra zagrywka, chociaż... Okej, okay, tutaj odbijam, jakoś tam Zatorski dał radę. Ach, taka kiepska kiwka i nie... Jeszcze gra, jeszcze, jeszcze gramy? Przebiliśmy, na szczęście udało się przebić. Trochę się tutaj ta akcja posypała i niestety Ręczycy wykorzystują nasz błąd w ustawieniu... I tam wbijają, gdzie było najluźniej Ale cóż, no dobra. A w meczu Raków Astana wciąż... Jeden do zera. 39 minuta. Okej, okay, tutaj taki balonik bardziej spadający. I jest pięknie! Darte, kurek nabija to blok, więc, więc, więcej więc, więc, idzie ładnie. Ciekawe, czy wyjdzie nas najlepiej granic, co zdaniem z czyli Fornal. Eee, no, pf, nie wiemy, na razie dobrze idzie i bez niego, natomiast myślę, że będą jakieś zmiany. Wiesz? Z drugiej strony, nie ma co tutaj, wiesz, nie ma co, może z składu się nie zmienia, chociaż w te potencjał dla zmian jest jak największy. Super zmiennik, no. Solski Polski kadry, a no tak, no tylko wiesz solskie chyba często odwracał wynik meczów. u nas na razie idzie dobrze Ale no oczywiście e, trzeba, trzeba a może, może wygramy za chwilę drugiego seta i będziemy sobie ogrywali szeroki skład Zobaczymy Na razie jednak wynik na styku, 5-6, także wiecie Wcale nie tak Ale nie tak ten Poruszony blok irański, powiedział tutaj Komentator Śmiesznie trochę zabrzmiało, ale tak. I tak po, 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 po wybiciu w bok. O nie, czyżby mi się laptop rozładował? O nie, rozładował mi się laptop, gdzie miałem, gdzie miałem meczek e, Astany, kurde. Muszę poszukać do ładowarki zaraz. Cześć, co mi minęło? Czułem, panie Michale. E, co, e, 1-0 w setach e, z, tak, Polska-Iran. Polska, e, teraz też prowadzimy w drugim secie. A jeżeli chodzi o Raków Astana, no to 1 do 0 Raków prowadzi po golu Iwego Lopeza w czwartej minucie. Niestety w 21. czerwona kartka dla Rakowa, więc no, no ogólnie skomplikowana sytuacja tam. Także wiesz. No ciekawe, to jeszcze nie pokazuje. De Dan Soresko pokazuje, jakby na Google, jakby tą żółtą kartkę. Chyba nie dostał drugiej żółtą dostał czerwoną. Bezpośrednią, co? Czekajcie. Nie, to jakieś chyba stare mam nieodświeżone. A nie, dobra, czy czą został drugą żółtą? No cóż, no dobra. W każdym razie ten. A tymczasem 6-8 w e, siatkówce. Herów pierdol polskich drużyn żarcich no e, nie no, 5-0 Poznań, to, to się często nie zdarza. Chyba, że w drugą stronę. Co, no i dwa remisy, no, to najgorzej nie było, chociaż, no, mieliśmy nadzieję, że ten, drugą to co, no właśnie, będą no na właśnie, to mi się gdzieś zgubiło, faktycznie, no bo Ja też tak się w zawahałem, bo tu mam, że 11 minucie dostał Soresku pierwszą żółtą kartkę, a ten dostał drugą, tak, więc, no i w konsekwencji czerwoną mi wyleciał, także ten 6-8, moi drodzy 2-0 jest, kurde, akurat jak mi, jak mi, kurde, wysiadł e, laptop, w sensie skończył się prąd w laptopie, to widzicie, ostrzylają, tak, S? no to pięknie by było Pieniądze brąkasz, a top Niech raku wygra mecz z Ostaną. kurde Dobra, wiecie co? Idę po tą ładowarkę, bo yy, Idę, bo no, mi tutaj jest zaraz obok Także wybaczcie, trochę zobaczycie Kuchni SK, w sensie mniej od tyłu To nie będzie przyjemny widok Ale wiecie a, muszę Dobra, no i teraz tylko I teraz tylko nurkowankę, żebym Bo jednak drugi mi jest potrzebny a niestety jak łącząc na samym komputerze to jest stream, e, drugi ekran, to się drugi stream sportowy, to się niestety strasznie zacina. Co robię początką ładowarkę do laptopa, żeby móc oglądać z wami tutaj. Żeby móc widzieć też drugi mecz. Zasadnie może powinienem po prostu kliknąć. Przerwam, w sensie kliknąć, wiecie scenę wyłączyć, no ale cóż. To jest kolejny, kolejne opóźnienia. By były. i co, i podłączamy. No, to być staruszka, ale to jest akurat ja nowy laptop. Tam korzystam jest pana Szarpa udogodnień i lecimy. Każdy próbuje być ródką i pan nawet piłkarz Astany. No, tego bym się nie spodziewał. A tymczasem 80 czy 817 może być. Zaraz zobaczymy, jak to się dokładnie potoczy. Jakś zmiana, tu widzę, nie 80, tu widzę chyba nad zmiana w drużynie Iranu, ale najważniejsze dla nas, że. Że, że, że cały czas Polska na PROWADZENIU Hop, 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 hop hop Ale niestety, znowu korek w siatkę Kolejna zepsuta, zepsuta zagrywka Ale cóż samo grało Dynamo Batumi, myślałem, że większy opór postawią Też myślałem, panie Nono, no, że będzie trudniej Lechowi No ale cóż, no, wylosował się Ogórek, to dobrze, to Najważniejsze, że wzięli go i zaczęli, wiesz, golić I, i tak trzeba grać, no tak trzeba to robić, no no, jak jest, jak jest jakiś gorszy zespół, to my nie możemy mówić, kurde, nie możemy zagrać jak pogoń w, na Islandii. Że wiecie, że, że jednak, co? E, nie możemy zagrać jak pogoń na Islandii, że przegrać z Islandią, ale no, trzeba tych, co są teraz słabsi, trzeba łapać. A tymczasem, niestety, Irańczycy wyrównują 10 do 10. No, jakiś gorszy moment w tym meczyku. Miejmy nadzieję, że nie będzie się przedłużał. Miejmy nadzieję, że nasza prezentacja jak najlepiej sobie poradzi. I tu żadnych kryzysów nie będzie, co? Zombie boli, mówi pan Kami, co czas. Iran przycisnął. No właśnie, właśnie, to widzę, że cieszą się irańscy kibice. Też niektórzy w takich bardziej tradycyjnych stronach widzę, panie. Ale cóż. Teraz chwila przerwy i co? E, mają, Mogą się nawodnić, mogą tutaj chwilę wypocząć. No, najważniejsze, żeby zagrali. No, ale dobra, moi drodzy. Raków 2-0 z mimo czerwonej kartki. W pierwszej połowie to nie jest zły wynik. Z dwóch 0 się łatwo tak nie spada, chociaż kiedyś czasami nie wieć, powiedział, że 2-0 to niebezpieczny wynik. I co, i potwierdziło się to meczu z Holendrami ostatnio, co? Niestety. Kurek czarną zagrywkę w meczu. No, panie Patryku, niestety. Nie wiedziałem, że już czwartą, ale, ale to co widziałem, to chyba jedną mu udało się przebić. Myślę, że Rek się obudzi po tym meczu. No, pff, ja im tego życzę, no, zwłaszcza w Pucharach europejskich. Polska 1-0-1, tak i po 10 w drugim, w drugim secie. Astana jest słaba przez ten samolot. E, tak, no było tutaj zamieszanie. Faktycznie oni przylecieli dzisiaj dopiero rano chyba do Polski. I w ogóle jakimiś opóźnieniami. Nie byli wczoraj. Nie byli na treningu na stadionie Rakowa. Nie byli na konferencji. E, ale to problemy były jakby po ich stronie. Tam jakiś remont lotniska z tego co zrozumiałem. E, u nich e, ogólnie problemy. Ogólnie problemy z komunikacją. Tymczasem 3 minuty czasu gry do pierwszej połowy w meczu rakowa Astana. Jeśli z Maxa wycinać, szczęki. No, rewanż będzie trudniejszy, no, jakby się udało chociaż tą dwupunktową zaliczkę wywieźć, to już nie byłoby źle. Drogów ma dobrą obronę, ale jednak, no, jednak osobionym. Nie ładnie dnia przed zachodem słońca, dopiero połowa. Połowa? Ale wiesz, i tak dobrze, że, i tak dobrze, że, no, na razie udało się powiększyć przewagę, a nie stracić mimo czerwonej kartki. To już dobrze tutaj, jakby, dobrze o tym świadczy. A tymczasem niestety Iran na prowadzenie 11 punkt. Zaraz będzie przerwa techniczna. Out, czyli po 11, dobra. Challenge Iranu jednak, tu były jakieś protesty i będzie challenge. Na tych challenge wykorzystuję, na razie niewiele mi z tego przyszło na szczęście. Pośrodek piąty, to jednak, 3-0 pięknie by było. No by pięknie, panie dziennicy, byłoby pięknie. 5-0 byłoby piękne, ale dobra. Jak się skończy tak, że będzie 2-0... Mimo e, czerwonej kartki do końca, to ja będę naprawdę szczęśliwy. Nie, no to już powiem, kurde, dobra. Udało się mimo tych okoliczności. Chociaż oczywiście, jak zawsze. Bl no, moim zdaniem nie było bloku. Nie, no nie ma polskiego. Nikt nie dotknął. Nie ma bloków. W challenge'u wyszło pięknie. Więc no. Proszę bardzo. Raków już wynają czarter do Kazachstanu. No wiesz, mam nadzieję, że robią to w swoim większym problemie niż chyba tygodniowym, co? I w zasadzie 3-1. Pokarnych raków. Nie, no dobra. I niestety kończy Iran, 12 punkt dla Iranu, będą na naprowadzania na przerwie technicznej I Kovac bohaterem, wiadomo, ee, wiecie, karne mają pewien swój vibe, tak? Tak też Raków w zeszłym roku y, przechodził, o matko, kogo przechodzili Kogoś, Sudowe Mariampol chyba, tak? Jakoś tak, no, będzie że się jednak udało Mecz się robi, Iran się rozpędza, niebezpiecznie się robi, my pan Patryk, no tak, teraz Iran wiesz. Trzy punkty zdały przed chwilą, widzimy jeden, Iran dwunasty, tak? Bo tak, siedem, dziewięć, osiem, dziesięć po jednym. Trzy punkty Iranu, niestety. Jeden nasz, znowu Iran. No teraz przerwa techniczna. Miejmy nadzieję, że trochę się uda zresetować ten wynik. Prawda, że z będzie kosztował milion. Milion? Nie no, chyba nie milion, panie Nowny, chyba trochę przesadziłeś. Ja wiem, że drogie bywają loty i czartery i wsi tam... Chociaż... Nie no... Znaczy, no, zakładam, że jak już to i tak złotek nie euro, ale... Ale chyba trochę dużo by to było. Chociaż jesteśmy daleko, no dobra. Może tak, wiesz, może tak za bardzo europejsko patrzę. Doma 2 x 0, 0 No, no to mówię, cudowo Mariampol, Pol, nie pomyliłem się. Jeśli ktoś mi nadzwracał uwagę, że dobrze pamiętam te mecze, że wow, podziwia, że ja coś się nagwiem o tej piłce. E, no jednak... Dobrze mówię słowa Mariampol, tam były remisy i były karne. I Kowaczewicz być bohaterem prawda? Bo przecież było tego takie w sumie świetne wejście do ligi, świetne wejście do pucharów przede wszystkim, tak? Dobra, na razie Iran z mocną zagrywką, ale my też uderzamy, pięknie tam zmieścił tą piłkę. Chyba Semeniuk, tak? Czy kto? Tak, milion mówi prezent, No dobra, okej, okay, okej, okay, no to ja, wiecie, ja tego nie liczyłem. Super, Weszło po skosie, uderzenie tam między zawodników Iranu. Wyrównujemy. A biegnie, tymczasem, na zagrywce. No co, Bienie czasem potrafi uderzyć. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, w, w Częstochowie schodzą piłkarze na przerwę. Dwa e, prowadzi raków po bramkach Iwiego i Iwiego Lopezza i Wydowiaka. Ma to usza tak? Trzynasty punkt dla Polaków, tak? Chyba, że będzie. Nie, no chyba nie będą robili challenge'u. Myślę, że nie. Czemu Pol polskie kluby miały lepsze wyniki w pucharach, teraz tego nie potrafią? O, i dokładnie są zadaje to pytanie. Jeśli że coś odpowiadać, tak? No ja bym jednak zaczął od tego, że wiesz, no był po prostu. Poziom był równiejszy, mniejsze pieniądze szły też na zachodzie i w ogóle mniejsze były pieniądze w piłce, tak? E, po drugie, pamiętajcie, że w PRL-u jednak sport był traktowany bardzo priorytetowo względem innych dziedzin życia, dużo bardziej niż dzisiaj jest, tak? E, no to był jednak taki no, element, generalnie... No trochę jak we wszystkich krajach komunistycznych, czy krajach totalitarnych Tak, to jest element, no wiecie, walki tak, politycznej i ten Po drugie było też tak, że no, dla wielu chłopaków to, wiesz, to był taki trochę, trochę syndrom Jak w wielu niektórych krajach, dzisiaj, czy Afryki, czy Ameryki Południowej się to jeszcze pojawia Że dla wielu chłopaków granie w piłkę było prawie że jedynym możliwością wyjścia z biedy i wiesz, i jakieś takie szanse awansu, tak? Po trzecie, no po prostu nie było innych rozrywek, tak? No na zasadzie, jak było ich dużo więcej, po prostu bieda i głód do dużej mierze, więc wiele chłopaków grało w piłkę, bo nie było nic innego dosłownie do robienia. Który sport rozwijał się na podwórkach. No, też częściowo. Oczywiście to nie tak, że jeden z tych czynników był aż tak kluczowy, ale no, jak to się wszystko wzięło do kupy, Poza tego jednak był dużo, dużo większy nacisk państwowy na sport, a zwłaszcza na piłkę nożną, tak? No, wiecie, no, e, oczywiście, no, nie było infrastruktury takiej jak dzisiaj, ale na Zachodzie też nie było aż takiej infrastruktury, infrastruktury tak? E, Zachód się rozwijał, rozwijał się szybciej niż my, natomiast, no. Y, natomiast, wiecie, no, jednak. Y, nie ten, nie. nie y, no. Nie była też taka różnica jak dzisiaj. Ech, co, i w pewnym było dobrych, a reszta to amatorzy. No, to też prawda. Też prawda, to też prawda co pan Dionizy mówi, tak? Że e, dzisiaj liga jest równiejsza jeśli chodzi o poziom, co niekoniecznie jest dobre. W pucharach to jest niestety wada. Lepiej mieć taką, myślę, ligę jak nie wiem, no... Jak liga chorwacka na przykład, tak? Gdzie dynamo Zagrzeb jest taką lokomotywą, która ciągnie wszystkich do góry. I, no i tak jak mówisz, nie było, nie było transferów zagranicznych, tak? No piłkarze dostawali, dostawali szansę wyjechania większość dopiero po skończeniu chyba 30 roku życia, tak? Co co, 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 wtedy było, co wtedy było, no już bardzo odwiekowym czasem, tak, no bo nie chyba wie jak, miałem wiem, 29 lat, coś takiego, wiecie, to są, to są, były zupełnie inne czasy, podejścia. Albo jak Szkocka, no, to nawet lepiej mówisz. tak, faktycznie w szkockiej wielkiej lidze były dwa, są dwa kluby, a reszta to randomy, tak. W latach 70 80 -tych się była mocarzem w piłce. No była reprezentacja yy, bardzo mocna, ale mówię, no brało się to z, z, bardzo, z wielu czynników, o których teraz sobie też rozmawiamy. Um, Fajnie teraz tak to wszystko zniewieściałe Ech... Wiesz, niekoniecznie to... <laughs> Nie wydaje mi się, żeby problemem był brak męskości w polskiej piłce No bo tym tropem idąc, to pewnie byś uznał, że na zachodzie jest jeszcze gorzej A jakoś nas jednak... E, ten... E, no... E, jakieś nas pokonują regularnie Cholecyk liczy się o Sijek, Hajduk... No dobra, okej, okay, no tak, Hajduk split, oczywiście, wielkie derby Rijeka, no ja wiem, no, natomiast no o, no o taki model mi chodzi, tak? No nie musi być koło bo mogą być trzy drużyny czy cztery. Natomiast różnica jednak jest wysoka. Bangladesh 27 ja miał wtyk. No tak, okej. Okay. Na no, Bangladesh 27 i to było szybko, że jak wyjechał, tak? Komputer jakieś... f... że nie wiem, dobra? Um, u nas oprócz Legii, i Lecha to co sezon 19 w Europie, no niestety, no, wiecie. Ja z jednej strony nie jestem zwolennikiem tego. Nie można tak powiedzieć, że. O kurde, tam już, wiecie, tylko te dwa kluby powinny ten. No, z drugiej strony, no, no niestety to, to też nie pomaga, tak? No, niestety w naszej lidze te, 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 te miejsca w, puchu, w czołowych czołowe są. No, nie mogę powiedzieć, że są losowo przydzielane, no bo nie, no bo zapracowali na to chłopaki, tak, na miejsca w, w lidze polskiej. Natomiast niestety, no to się nie przekłada na jakieś większe projekty, chociaż wiesz, no teraz. Ja mam nadzieję, że teraz Raku będzie jaką drużyną, która nas będzie reprezentowała trzy czy cztery razy. No, na razie w fazie grupowej się nie udało niczego, ale w ogóle w tych eliminacjach. Ale w fartuchu i To nie wiem jeszcze co do czego. A na razie. A chyba, że, wy... to, że wybił na i na Irańczyk, co? Jak tam właśnie patrzę. 16-16, ale Iran z przypiłce. Na Chorwacji tylko Dynamo, Osijek, Rijeka i Hajduk co grają. Tak, cztery miejsca się zmieniają. No tak, tak, tak. O jest, śliwka. Pięknie, pięknie. Witam. cześć Panie Estebanie? Witaj serdecznie. Chyba Cię nie kojarzę, tym milej mi Cię powitać. Um, my mamy cztery razy mniejsze szanse w Europie. Wiecie, no i niestety trochę tak jest, wiecie, z naszą piłką klubową to też jest trochę tak, że no mamy już taką trochę samospełniającą się przepowiednię. A tymczasem Butryn zmienił śliwkę. Mamy zmianę w polskiej prezentacji i jest od razu zagrywka Butryna i i mocno huknął. Ładnie, niestety przyjęli dobrze Irańczycy ale na Out chyba, chyba, że był blok. Wszędzie pokazuje piłkę dla nas, 18 punkt, pięknie. A wracając do tych rozgrywek. No niestety tutaj mamy cały czas tą samą się przypowiedzieć, czyli yy, mamy niski współczynnik yy, UEFA więc cięż... jednak ja będzie challenge, więc ciężko nam y, się dostać do pucharów europejskich, bo mamy niski współczynnik i trafiamy na tych mocniejszych. A mamy niski współczynnik, bo kiepsko gramy w Europie. Kiepsko gramy w Europie, bo nie zarabiamy w Europie, tak? Bo większość klubów za granicą zarabia na przykład z tych europejskich pucharów, duże pieniądze. Widzę mistrzów, widzę Europy, widzę konferencji, są pieniądze za każdy punkt w eliminacjach, za, za każdy punkt też w, w grupie, czy w ogóle dostanie się do grupy, są duże. te. No w zeszłym roku chyba legia za to, że e, dostała się do fazy grupowej Ligi Europy zrobiła chyba 20 milionów złotych, tak? Ten. A mogę zrobić jeszcze więcej. Tylko niestety Noregia miała takie długi, że ogólnie te pieniądze poszły raczej na spłatę dawnego zadłużenia niż na rozwijanie drużyny. Nie było, nie było blok... Nie ma, nie ma palca. No, block touch, pięknie. A oczywiście, po, dla polski, punkt. No i tak, i tak, i tak niestety to się wszystko nakręca, tak. A, mm... wiecie, mamy jakiś więc mamy coraz trudniejszą drogę do Europy, coraz dalej, coraz więcej rund, zaczynamy coraz wcześniej. Trzeba coraz wcześniej, więc coraz gorzej, trudniej zgrać formę na ligę i na puchary I kto zacznie w pucharach mocniej, to potem ma problemy w lidze, jak rok temu Legia, czy jak Lech Poznań dwa lata temu, tak? No i tak się wszystko no, rozkręca I tak wiecie, cały rok gramy o puchary po to, żeby potem po dwóch, trzech meczach w pucharach rzucić puchary w diabły, bo trzeba grać uratować ligę, tak? I <laughs> tak się kopiemy po czole Nie ma bloku, nie było bloku, także bardzo dobrze, 17-18, niestety teraz straciłem punkt, gdzie indziej jak sprzedają zawodnika z 5 milionów się cieszą i skaczą z zachwytu, to tyle poszedł za 50. No tak, panie domny, ale Lewandowski jest wiesz, najlepszym albo jeden z najlepszych zawodników na świecie, więc to nie jest do końca reprezentatywny przykład. Ale oczywiście byśmy mogli sprzedawać u zawodników drożej. To robi wiele innych lig, też nie jakieś największe na świecie, ale no jest jeden sposób, żeby sprzedać do zawodników drożej. Trzeba tych zawodników ogrywać w europejskich pucharach, tak? Bo nie mając ligi z dużą renomą, a nie mamy i nie będziemy mieli przez nigdy pewnie, a przez przez wiele lat, jest jeden sposób, żeby sprzedawać zawodników drożej. Trzeba ich ogrywać w europejskich pucharach, bo gdyby młodzi zawodnicy Legi, czy Lecha, czy Lechi, czy Rakowa, często pojawiali się nawet w fazie grupowej ligi Europy, czy ligi konferencji, teraz jak już jest, no to ich cena by zupełnie inaczej skakała. Moi drodzy, gdyby Kamiński przy tej swojej jakości. I tego, jak został wzięty, ale na przykład dwa lata pograł w fazie grupowej Ligi Europy i coś się tam wykazał, to by poszedł za 20 milionów, a nie za 10, tak? No i tu mamy takie, takie niestety przykłady. Cześć panie Pomidorze, witaj serdecznie. Powiedz od razu, czy jesteś na Stadionie Rakowa, czy jesteś w Częstochowie. Ja ona się rozpędza niebezpiecznie, na wyrówno na razie, i dobrze to wygląda momentami. My tu też błędy swoje popełniamy, to jest niepokojące, jak pan Patryk mówi. Eee, Skąpy Lech, no 16, 18, 19, 18, no to. No, ale wiecie, no, jak wiecie, chyba 40 milionów z transferów ostatnio, tak? No, gdzie? A i kupili Alfonso za To był fajny transfer. Natomiast, no, no właśnie. Przerwa dla Polaków. W porno sobie zagrywką, niestety, niestety i nie po raz pierwszy. Tak, jak się półtora 1,5 miliona to jest płacz. No, wiecie, no to, 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 wiecie, no to dość, znamienne... No dość znamienne są niestety teraz słowa Zbigniewa Bońka, które co prawda nie ma jakiejś wielkiej mocy, ale. Co Boniek powiedział? Powiedział, że, bo Lech nie chciał kupić Kondziora chyba, Damiana Kondziora z Piasta za 800 tysięcy, tak? Czy za 600? No ale powiedzmy za 800 tysięcy. I Boniek coś tam się obłuszył, że, no w ogóle, to co, to, kuwa, Kondzior to nie jest wart połowy tej, nie, tak nie powiedział dokładnie, ale powiedział, że to w ogóle, w ogóle nie jest, nie jest warte tej, ten, że jaki tam Kondzior, po co Lech ma kupować e, piłkarza za 800 tysięcy, jak to w ogóle nie jest gra warta świeczki. No i, a niestety, jest, no, moi drodzy, to 800 tysięcy to nie jest jakaś szalona kwota. Ja wiem, że Kondzior nie jest już najmłodszy, ale to jest jednak reprezentant Polski. A to jest człowiek, który grał w Dynamie Zagrzeb, który grał w Eibarze w Hiszpanii, który był w paru miejscach, no, i Piast Gliwice też nie jest klubem, który sprzeda kogoś za, nie sprzeda go za 300 tysięcy albo za 500, tak? Jak Lech się chciał wzmocnić, to, a ty uważasz, że za drogi. No dobra, okej, okay, no ja uważam, że nie, no, ale, no ale wiesz, ale to jest taki przykład, ale jak innego... Ale innego piłkarza nie wziął za te 800 tysięcy, tak? Bo ja rozumiem, gdyby powiedział, że wziął. Nie wie, że bo ma już kogoś Chociaż rok temu wziął chyba baluę za te. Rok temu chyba lek wydał za baluę milion z hakiem, co? Mógł wziąć kondziora, tam długo był ten kondzior grany do Lecha. No i nie wiem, czy to był aż tak dobry pomysł, że baluła. Mam nadzieję, że się to pokaże. Tak, mam przyjść Szwed za 800 tysięcy. No, wiecie. Eee... Na pewno nie. Nie 1 milion czy półtora, walowała 1,2. No to chyba... 1,2, e, moi drodzy, jest pomiędzy 1, je, a półtora, co? Czy ja się coś zgubiłem? No ale dobra. 3000 za pójkarza wartego 2,5 miliona euro. Może dobra, nie wiem. No, ale wiecie, no, w jest trochę problem, bo... Słynny, szeroki skład Lecha Poznań, no to był jednak w zeszłym roku, tak? No... Tu dużo wzmocnień nie było. E, co, no... Część zawodników odeszła, no i tak się zrobiło trudniej, no i tak dzisiaj, dzisiaj wiecie, dzisiaj nie krytykujemy Lech Poznań, dzisiaj Lech Poznań wygrał 5-0, dzisiaj się z tego cieszmy, tak? Natomiast, no, no mogło nie być tak ładnie. A tymczasem, moi drodzy, po 20, Bartosz Kurek na zagrywce, kilka zepsów dzisiaj, mocno uderzał, mocno próbował Bartek Kurek, niech teraz trafi, proszę, nie w siatkę, siatka, kurwa, no oczywiście. Czasem jak coś nie idzie, to nie idzie. Bergen Bergens Haken, okej, okay, okej, okay. nie kojarzyłem tego transferu, ale ja też nie śledzę za dużo transferów, muszę przyznać, oczywiście. Jakby ściągnęli pięciu balonów za 1,2 miliona, to byśmy mieli dużo lepszych zawodników, nie? No tak, no. Tylko wiesz, też zawodników z zagranicy też trzeba ściągać mądrze. Nie chodzi o to, żeby teraz nawalić... O, na szczęście Iran ja też się myli i jest w błędach jeden do jednego, jej. Nie chodzi o to, żeby teraz zapchać ligę, czy najlepsze kluby, yy, wiecie, nie wiadomo jakimi pieniędzmi, zawodnikami. Tylko no, jak już kogoś ściągać, to kogoś to wyraźnie daje bonus, tak? To tak nawet było widać chyba, wiecie, w tym... Eee, chyba nawet w eee, Karabachu, nie, tak, w którym teraz graliśmy, grał Lech. E, oni mieli tam, nie mieli, mieli trochę obcokrajowców, ok? Niektóre tam za duże pieniądze, ale oprócz tego mieli prawie samych, będąc w kraju, i mieli prawie samych swoich, tak? Tam nie siedzieli obcokrajowcy na ławce, tak? Na ławce byli chyba sami sami generalnie e, piłkarze z Azerbejdżanu. Ci co, było kilku obcokrajowców, ale ci wszyscy grali. A u nas te kadry są jakieś tak budowane, no lek zawsze miał tak, że on tam. Często kupuje obcokrajowca, jakbyś za nie takie duże pieniądze, ale jednak, któremu też trzeba więcej niż normalnie płacić I on sobie tam siedzi większość roku, tak? Siedzi, wejdzie na chwilę, porandomuje No to takich zawodników to my w lidze swoich te polskich też mamy, tylko trzeba po prostu kupować takich najlepszych 6 milionów to nic przy tylu zarobionych na milionach na modorach i Kamińskich No, to też prawda, no. no ja widziałem, że Lek zarobił chyba, nie wiem, to, czy to przez dwa lata ostatnio 40 milionów, tak? Do przodu jest, na czysto a oprócz tego, że zdobył duże pieniądze za za wejście do Ligi Europy w zeszłym roku, czy dwa lata temu, za. Oj, przechodzi piłka, jeszcze? a tak! Kurde, się wybijają Irańczycy, no? Ważny punkt, bo teraz 22 prowadzi Iran. Myślę, że już to już skończymy, ale jest, jest, Po 22. No ale tak, tak powiem, że dwa lata temu był w Europy. Teraz jest mistrzem Polski i dostał jakieś bonusy za to. No wszystko ten. <śpuszczak> Broni, potem i tak nie kończymy, szkoda. No ładnie już były te dwa takie ataki, myślę, że na pewno skończą. Jednak nie, ale najważniejsze, że jest 22-22, no i co, no dobra. A to już niech na zagrywce, no. O kurde, czy był out, czy? Będzie, będzie, będzie challenge, no ja... Już... Nie widziałem dokładnie, bo na czat. Pan Dionizy mówi, że out, kurde, zobaczymy. Lech wypożyczył krańce na bramkę bez możliwości wykupu, który cały czas popełnia te same błędy. No, chodzi o Rudkę, tak? Chcecie Ten... wam powiedzieć, to nie był najmądrzejszy transfer. No, Rudko dzisiaj i tak zagrał dobry mecz, nie puścił, nie był często testowany. A jednak jest, jest, odrzucone. Out, szkoda. Nie miał dzisiaj trudnej roboty, nie zagrał też złego meczu. Ale no właśnie, ale po, ale po co? Po co taki transfer, moi drodzy? Po co? Przecież Lech Poznań od dawna miał problem z bramkarzem. Od pół roku mówi, że będzie chciał kupić nowego drąkarza. Od dawna było wiadomo, że Miki Vanderhart odejdzie. Znaczy, czy był gorszy od tego Rutki? Nie wydaje mi się. A czemu Bednarek tak za to odsunięty też mi nie mogę tego pojąć? 23-22, kurde, niebezpieczna sytuacja i ręczy tutaj. Jest. 23-23, jej. Nie wiem, jak cały czas wypluwa. Dzisiaj też wypluwa. No cóż. Została robota aż ponad 30 sekund opóźnienia. Może tak, panie, 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 Nic mogę tak mieć. Zawsze mam opóźnienie jak robię stream, ja teraz jeszcze na drugim ekranie, ale na tym samym na internecie mam otwarty mecz Rakowa, więc wiesz... Okej, okay, zmiany są... Widzę zmiany w Rakowie Kohergin wchodzi na boisko To jest chyba zmiana ustawienia, czy... Ten Ben Lederman schodzi, 8 za niego, Władysław Kohergin, taka zmiana w połowie. Kurde, do Iranu, 24-23, najgorszy moment. Ech. I Tudor. I Bogdan Rakowitan schodzi, z za niego Fran Tudor na boisko, okej. Okay. Piłka setowa, moi drodzy, dla, dla Iranu. Janusz wchodzi na boisko, tak, to też warto zauważyć. Iranczycy, dużo faktycznie kibiców z Iranu, masz rację, to się rzadko zdarza, że ten... Dobra, broni tutaj, za zatorski Kurek! Pięknie! Po 24 gramy na przewagi, będzie wesoło. A braliśmy w setball, tak? Boże, czemu my przyjmiemy w końcówce? A to jeszcze no. zaraz się pomylimy, oddamy tego seta. No wiesz, oddać to już nie oddamy, już doszło do walki na przewagi, więc wiesz, więc to już nie jest ten, ale no będzie ciężko. No zobaczmy teraz 24-24. Chociaż chyba, że ty masz już do przodu, już wiesz, że się pomyliliśmy, tak? A, dobra. czyś widziałeś, że już ślipko ten. Ech. No niestety. 2524, więc set ball teraz znowu dla Iranu. No to masz rację, że my przyjemy w takich sytuacjach to nie jest, nie jest miłe i nie jest... nie jest dobre, no ale dobra, zobaczmy. Takie Iranczycy sobie poradzą. Set point i. U! huknął! No. Koniec 26,24, As serwisowy, no. Drakowa powinien powinniśmy rezerwę dla Kuna A um, Dla Patryka Kuna ten? Ale co tam jeszcze raz? Alech ma od lat, a, gdzie też wypluł, no dobra, dobra No cóż, Raków, mówię, na no Raków na razie sobie dobrze radzi Moi drodzy, 2-0, rozpoczęła się już druga połowa, pół minuty temu Tak więc były te zmiany, co wam mówiłem Teraz zraknę sobie bardziej na mecz Rakowa z Ostanu, no bo przerwa Między setami Hop I co? 2-0 Raków Astana ten w kurde poleku DHR mi się przyda alternatywa 11 EV na szpicy z nas 21 O, na szpicy najlepiej Mój ulubiony zawodnik. Ja się zastanawiam czemu, czemu, czemu Raków cały czas tak... Znaczy, ja wiem, że Gutkowski może ma czasem przydatność pewną, ale ja nie mogę powiedzieć czemu Raków dalej nie może ściągnąć porządnego napastnika. Ja wiem, że Raków trochę inaczej gra, ale się wiem, czy to nie jest tyle tak, żeby Marek Paprząc się uparł, bo uparł się, że nie kupi napastnika porządnego i tak już gra. ale dobra ale dobra, na razie Raków prowadzi 2-0, więc chyba jakoś te bramki umieją strzelać, co? Kut nie ma zastępcy, no ja mam nadzieję, że te kadry jeszcze nie będą, nie będą, nie są jeszcze domknięte, Taką mam nadzieję że to wiecie, że to jeszcze się nie zakończyło, że to jeszcze wiecie, że to jeszcze coś tutaj zostanie ściągnięte <laughs> Tutaj patrzę. Taligat Kusajpow dostał, dostał żółtą kartkę. No właśnie, może się wykartkują, co? Mirat Efibor dobry mecz rozgrywa, niestety. No niestety, panie Patryka, zawsze tą zagrywkę nam tam dużo psuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest jakaś sytuacja zaraz dla Rakowa. Tak, Iwi Lopez z prawej strony będzie dogrywał, będzie dorzucał. O, ale szkoda, tam prawie właśnie do bramki, ale Ten, no fajnie, że się udało Iwiego zatrzymać, tak? No to taki w sumie, no taki transfer oczywiście wewnętrzny, w tym znaczeniu, że nie odszedł, nie osłabił się Raków w ten sposób, ale było do tym mówione. No i, i to się fajnie, to się fajnie przydało. Dobra, to co mamy. Jeszcze dziś rzut rożny dla ten, znowu i Lopez będzie znowu próbował. Mili Brown Forbes sprzedali, no tak. Szprzenogowski jeszcze może na wahadę zagrać. Tego tu rozliczył tutaj, bo grał za Kuna z Wartą, no rozumiem, rozumiem. Kurek to za, za to słaby mecz. No Kurek niestety, no nie ciągnie nas tak jak niegdyś. To jeszcze byłoby pół biedy. gorzej, że oprócz tego psuje co chwilę zagrywkę na przykład, tak? No to chyba było już, nie wiem czy na 6 zagrywek to była jedna, jedna udana, że przeszło przez siatkę, czy jak to wyglądało, ale no generalnie nie za dużo. Szakowski nie jest na samym poziomie. No okej, okay, no widzicie, ja tu już aż tak nie chcę się wypowiadać na ten, ten. Natomiast no oczywiście jak najbardziej, ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby powinni się... Niech się nasi pocharowicze wzmacniają, niech wszystko robią, co tylko mogą. Aha, czy ta drukarka tam nie działa? Czekajcie. Em... Um... Śliwka najlepsze z Polaków po dwóch stratach. No tak. Yy, jeden set zwycięski, jeden niestety przegrany. A mogło być lepiej. Mieliśmy nadzieję, że będzie lepiej, ale ale spokojnie, piłka jeszcze w grze. No, chociaż w gdzieś szykuje się długi mecz. Jeszcze szykuje się mecz, gdzie trochę się będzie działo. Okej, okay, jeszcze tutaj okazja wrzutka Rakowa. Niestety nie. Niestety nie, chociaż no już ładnie było. Yy, no dobra, ja jeszcze raz wszystkich witam. Bardzo miło, że jesteście. I co. Przerwa w meczu siatkarskim, natomiast cały czas trwa Zabawa w Częstochowie 2-0 Raków prowadzi Mimo Mimo czerwonej kartki w 21 minucie Jakoś sobie Raków jeszcze radzi Nie jest źle No Teraz sobie właśnie Mateusz Borek przypomina w historię pucharową tak? która przecież grała w Lidze Mistrzów nie tak temu która z 4 punkty grała w Lidze Mistrzów mówi, że 4, 4, 4, 4 remisy były która jednak też chyba 3 czy 4 razy grała w Lidze Europy w ostatnich latach no widzicie, taka taką Asana się trochę śmiejemy, ale to jest dalej drużyna, która jest o wiele bardziej doświadczona w ostatnich latach w grze w Europejskich Pucharach niż jakakolwiek Polska, bo co mówię 4 razy Liga Europy, gru faza grupowa tak, A i raz faza grupowa Ligi Mistrzów, no to o ostatnich 10 latach to najbliżej była chyba legia. Co raz w Lidze Mistrzów i dwa razy w Lidze Europy. No to tak, jakby ten. Oh. Witam, witam, o zdrowie pytam. Zdrowie jak najbardziej, fajnie no, no i dobre, natomiast inne. inne. prawie no, nie, no nie narzekam, po prostu nagle wyjechać na jutro i to mnie niezbyt cieszy, ale cóż. Brak jednak Astana zalała legię. No tak, no to prawda, nie ma co się tego. wypierać. jak się spojrzał na Soresku jak schodził, no. no nie był zadowolony, no nie ma co, faktycznie. No ale to był taki, to był taki faul, który musiał się skończyć kartką. No w sensie nie ma też miejsca suprotensję do sędziego. To co wycięcie, to było taktyczne wycięcie kontry. No, no i niestety, to jak najbardziej słusznie. A tymczasem w Bolonii moi drodzy, jeden do jednego. Piłka dla Iranu, bo nie wygrali poprzedniego seta. I co? I na szczęście zaczynają od uderzenia w Siatkę Irańczycy. Także nie ma jakiejś tragedii. Zaczynamy od punktu. poprzednie sety też niestety zaczęliśmy od punktu. A potem skończyło się zgoła inaczej. Albo kartka, co jeszcze raz? Goli. Albo gol, albo kartka, albo gol, te. Wiesz! Tak normalnie bym powiedział, że w 20. Minucie, to nie wiem, czy nie lepiej przyjąć gola niż kartkę. No ale na razie Rakowowi idzie dobrze, więc no może wiesz, może. Jak się skończy 2-0, to przesypujemy dobre. Uff, nie ma tragedii. No gorzej, jak w drugiej połowie, już za jakiś czas, Raków si siądzie całkiem kondycyjnie. Bo będzie brakowało zawodnika i no, i, i nie wiem, i będą, i będą, e, i będzie 2-3 na przykład, tak? Ale na to się nie zanosi. I też Raku jest tak dobrze wybieganą drużyną, fizycznie dobrze w ogóle wyglądają. I też warto pamiętać o tym, że często bywa tak, że drużyna, która czasem musi się bardziej przyłożyć, straci punkty, no, że jednak, e, no, wiecie, że jednak e, też się tak mobilizuje na to. Jest, warta kurek, udana zagrywka w końcu. Jej. Hurra. Pam pam pam. I niestety błąd w drugiej zagrywce, ale dobra. Na no, błąd w drugiej zagrywce to już pół biedy. Do tej pory były głównie błędy w pierwszej. Amin teraz dawnik irański na zagrywce. Jak on uderzy, on niestety celnie. Na tam Olek śliwkę gdzieś wbiegał w uderzenie. I. dobra. Tak, nie obronią Irańczycy w piłkę out. A Stana lepiej gra od Dynama. Od Dynama batuni tak. Dynama zagrze raczej nie. Zależy, które Dynama pytasz. Ale tak, oczywiście Stana się. Lepiej prezentuje, no, ja to Dynamo Batunii, no powiem, że byłem tutaj rozczarowany, ja, wiecie, no, nie też, żebym się wiele spodziewał po Gruzinach, ale mówię, nie, no nie, na kurde, tam kogoś musieli przejść, dostali się do tej, 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 no ale, ale cóż, no, no, ale dobrze, 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 że nam się czasem wylosowała też jakaś prostsza drużyna, że nie zawsze to najtrudniejsze, nie ma co narzekać. 2 do 5 jest mój pan Mateusz, u mnie jeszcze 2 do 4, ale dobrze, że w takim razie zaraz piłkę zdobędziemy. No ja niestety, moi drodzy, oglądam na komputerze, nie na telewizorze. Kiedy z Was ogląda zwłaszcza na telewizorze, to jesteście do przodu dość znacznie. Kurek! Jest! No, skończył w końcu taki atak ja tak swój popisowy. Uderzmy, prawda, fajnie. 2 do 5, no i dobra, dobra, dobra. Teraz wygrać tylko jeszcze drugiego seta, no. Oczywiście, tutaj nie ma już tego bonusu, że są punkty rozkładane, no bo to jest Więc tutaj nie ma jednego punktu za dwa sety, ale no to już jest najlepszy prognostyk na przyszłość. Hop, hop, hop. Niestety, trafiają też Niemieńczycy, no ale to już mniejszo o to. Aż tak nam świetnie raczej nie będzie szło, żebyśmy trafiali zawsze i wszędzie. No, słyszę, że Bambi gdzieś tam już szczeka na dole. Chyba też się odzywa inny piesek, więc chyba tam mocno ten. Okej. Okay. Esfandiar. Proszę o piłkę. Ale niestety, atakujemy, szkoda I roztrwaniamy tą przewagę niestety, która była, 4-5 już zrobiło i Cały czas Irańczycy przy piłce Powinniśmy wypracować przewagę i ją utrzymywać, a nie jeden za jeden No teraz nawet więcej niż jeden, za jeden tracimy Już było fajnie, że było wiesz, 5 punktów zdobyliśmy Ale niestety, niestety, ten Janusz do zmiany mi Pan Patryk No zobaczymy, no były trochę zmiany Korek ale to chyba znowu w auto, bo co po 5, ta szkoda. Tracimy te punkty co chwilę, nie jest nie jest dobrze. No ale cóż, no to jest to dopiero ta środkowa faza spotkania, więc jak najbardziej się, się wszystko może jeszcze zmienić. I miejmy nadzieję, że tak będzie. A ja was witam wszystkich serdecznie, no bo widzę też osoby wchodzą na streamkę, więc bardzo mi miło. Przerwa techniczna, nie, przerwa techniczna, Przerwa, przerwa wzięta przez Trenera, oczywiście. Miejmy nadzieję, że jakaś nasza drużyna. Ruszę do boju, ruszę do przodu. Teraz parę punktów straconych. E, ładnie byśmy zbudowali tą przewagę. Tak było 2-5 dla nas, ale niestety roztrwonione punkty i dużo błędów własnych. To martwi, tak? Te będę w zagrywce przede wszystkim. Ale też nie zawsze dobre przyjęcie. Często się mylimy. Coś tu teraz trener grbić, pokazuje chłopakom, tłumaczy. Miejmy nadzieję, że to będzie skuteczne tłumaczenie. No bo Janusz nie rozgrywa, tylko wystawia. No, no tak, no. A, w sensie, że powinien bardziej rozgrywać, jak? Z którego pozycji nazywa się rozg rozgrywające, nie wystawiający? Musimy szukać dobrego przyjęcia w meczu, mówi pan komentator. I oczywiście no, nasze przyjęcie momentami tutaj. No i teraz akurat as serwisowy Iranu. No okej. Należy się nie że nasze przyjęcie w, w tym meczu czasem szwankuje, niestety niestety. Tak. No. Chociaż. Tu coś pokazywali, czy nie nadepnął linii? Nie, nie wiem, czekaj, co tam ten. No, nieważne, 6-5. No, okej. Okay. Udało się wybronić, ale też już kim padem się już ledwo-ledwo. Jest punkt kurka, dobra, jest wyrównanie po 6. Ile jest? 6-6, panie. Aha, w meczu raków Astana 2-0 raków prowadzi, mimo czerwonej kartki w 21. Soresku zszedł. W meczu Iran-Polska 6-6. No, udało się teraz odrobić punkt, wyrównać. Natomiast, no. Ciężki, bo to widzę. No, nie jest tak świetnie, jak mogłoby być, raczej no, jeszcze spokojnie, ale no, ja niestety, może bardziej sceptycznie patrzę też na to, no bo byłem na tym meczu w Lidze Narodów w Gdańsku i tam. oj, będzie znowu out, niestety. I tego te i rano się trochę obawiam. Nie ukrywam. Lipa. Um, no, zależy o co pytasz. Ee, jeśli chodzi o raków, to myślę, że jednak całkiem dobry wynik. Ee, jeżeli pytasz oh, 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 o środkówkę, no to znaczy jest 1 do 1 w setach, tak? Teraz 1 do 6 w. nowy punktach w tym trzecim secie. Kurek? Dobrze, na strzel tam przynajmniej. Kura. Obe dwa lipa. No, ja wiem. Gdyby chciał, żeby Raków się ścigł z poznani na i wygrał 5-0, no oczywiście, najprostsza sprawa. A Janusz teraz na zagrywce, tak będzie? Zobaczmy. No, nie zepsuł, dobrze. Na 6 jakoś to się pomylili. ręczycy, szybko przebijali. Kurek wyjdzie. O, ładnie. Piłka z wróciła na naszą stronę, ale przynajmniej był mocny atak Jest Jest, jest punkt moi drodzy, pięknie Ósme, Ósmy punkt dla Polaków To ładnie, i blok nastrzelony strzelone przez Olka Śliwkę z lewej strony I tam już w ogóle się połysypali, już wpadli I wpadli i tam, tamten, Górnik mecz przewalił jak zawsze jak... Ha, ty tu jest, jak klasy wracasz nagle, nie wiem czy się czy Górnik grał w jakichś pucharach, co, 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 co tam się dzieje Ale tak co, 7, 8. No dobra, jak tam teraz? Out. Niestety. Niestety, Janusz, w out. Cóż. Po 8, no i teraz zacznijmy, jak od, od, od ten. Odbiją. Dobra. Przyjęcie. I jeszcze się nie skończyło. Kurde, 9-8. Ech, ech. No nie idzie ten mecz tak, jakbym chciał, żeby szedł. Niestety, nie ma co ukrywać. Miejmy nadzieję, że jeszcze się nasi odbiją, odkręcą, ale wiecie, no... Tak. 40% posiadania piłki dla Rakowa, 58% dla Astany. No to nie dziwi, no bo grając w 10 ciężko nabijać posiadanie piłki ogólnie. No, ale też nie jest źle. Czy to jest 10 Tak, 10.8. Kurde! Ech! Dwupunktowe prowadzenie Iranu. Trudno się na to patrzy. Gutkowski z Kłodą. <śm> no Gutkowski, się czasem zastanawiam, czy ma jakieś haki na Marka poprzuna, czy... Czy jak to wygląda? Jest! Kurek, teraz on z lewej strony ładnie uderzył. No fajnie, że się udało wbić jej punkt jakiś, 10.9, ale no... Cały czas, no, nie idzie to najłatwiej Czy tylko żeby Augsburg przegrał pierwszą rundę w pucharach, Augsburg gra w pucharach w ogóle? W jakich pucharach gra Augsburg? No I niestety Iran tak to rozgrywa po serwie, że jednak W narożnik sam, pięknie trafiają Niemieckich, tam. No, w Pucharze Niemiec, może tak. Mi się wydaje, że mecz z Warto był testem przed meczem z Ostanu. Um, no, wiesz. No. Znaczy, wiesz, no, tak się ułożyło kolejkę ligową, więc no, to tak jak siak do zagrania, ale no, wiadomo, że tam pewnie coś próbowali testować, no bo jak inaczej. Będzie zaraz w Krakowie, Zaraz widzę, że tam coś trener paprzą tłumaczy przy tablicy. Jednemu z zawodników. I w siatkę, na szczęście. Słuchajcie, Iran też się czasem... ten... No i zobaczmy jak teraz, bo widzicie, że będą kartki dla Astany, zaraz zobaczymy, ja tutaj jeszcze nie widzę nic. U mnie się na drugą. chociaż, o! Teraz widzę, że coś jest. I druga żółta chyba, ta I czerwona! Okej, okay, faktycznie. O, Darabajew, tego już go widzieliśmy przy faulu. Darabaje, chyba faktycznie. Z czerwoną kartką, tylko właśnie się wyrównuje skład moi drodzy, wow. Aslan Darabajew druga żółta i czerwona... Czerwona, mówiłem podanie grali, oglądam środka, ale kartkę miałem na rację, tak, no cóż. Też bardziej patrzyłem na, na wiesz, na, na... Na ten... No to wleciał w popalniku nie dla tak plecami, dupą go uderzył, jakoś dziwnie tak ten No ale dobra, piłka Rakowa, myślę, mogą teraz trochę odetchnąć Kibice widzę triumfują No, do jakiej okay, wiecie to? No, 2-0 Raków prowadzi i e, No i wyrównuje się w karty jak się do Więc no, e, powinno być trochę łatwiej Myślę, że na się będzie grało 10 na 10, niż 10 na 11 Czeka się oglądać, jak przegramy ten set, to nic nie będzie, przegramy raczej mecz no oczywiście panie, 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 panie oglądam ja jak najbardziej tą siatkę, no ale teraz się jak czerwona kartka, a w chce przerwa, to wiesz, tak sobie tam ten... Um, Wylemy siatkarską, wojna bardzo wystarczy, wróżmy miecz, tak, dobrze się dzieje, nie oglądam, żeby nie zapeszyć, eee, to wiecie, to tak nie działa, Trzecia, trzecią bramkę strzelić, no byłoby pięknie, no dobra, wiesz, nawet jak się skończy 2-0, to nie jest źle, a 3-0, no byłoby już w ogóle pięknie. No, ale tymczasem, co? no Będziemy patrzyli na obydwie rzeczy. Będziemy patrzyli teraz trochę bardziej na siatkówkę. Natomiast, no, co? Miejmy nadzieję, że fajnie to się zrobi. Trochę do zera żegnamy frajera, To by było piękne. To było piękne, panie Dionizy. Jak najbardziej wtedy, znaczy jak najbardziej kibicie takiemu wynikowi. Jak najbardziej kibicie wynikowi. Jak najlepszemu dla Polaków, czy to właśnie w meczu siatkarskim, czy w meczu europejskich Pucharów. A tymczasem, widzę. cieszą się trybuny, klasztom, Polacy, Irańczycy. Dużo do tej zabawy. Gdzieś tam, pieniędzy, to jeszcze wszystko w mieszanie włosi. I zobaczymy Jest serf taki flot, trochę nie taki bardzo krótki, taki średni. Średni, czyli w tym wypadku nie wcale świetny, ale co? Po 12 punktów. Porno ma więc więc musi wejść za śliwkę, a nie kurwa. No, ja bym tu coś bym poszukał zmiany na zagrywce tak że też Butry mi za dużo nie pokazał, ale no, coś tu trzeba próbować zmienić, bo my jednak za często ją przyjemy, nie możemy tak tego odpuszczać. Teraz była próba kiwki. Niestety nieudana. I teraz huknęli! Ale nie było chyba po bloku w aut walnął co? Tak, jest punkt dla Polaków, super. Butry wchodzi za śliwkę, znowu. A, próbował, no dobra, zobaczmy. jak ci... no trochę niestety tak. Trochę niestety tak. A coś tu się śmiecie, że będzie bramkę dla Rakowa? Czekajcie, ja sobie to włączę tam. Okej, okay, zobaczmy. O! Koczorgin Gutkowskis? Co to się dzieje? Cochchurgin na zewnątrz? I Lopez? Coś zrobi? I... I... jest! jest! Czarek Gutkowskis strzela! Także faktycznie moi drodzy. Nie było bloków, także dobrze mówiłem. Jest, Gutkowski strzela, czyli 3 z... dobra, okej, okay. no i tak trzeba cisnąć, 3-0 Raków. O, rozkręcają się, mam flesz skursowiony, no, to już szybciej widzi, ja mam na żywo, widzisz, teraz... Pewnie komentarz na tym leci, ale... No ale dobra, no tak. O, teraz jak huknęli, też nasi Kurek w końcu trafił do tej zagrywki. Ale niestety nie mamy od... Przyję... nie przyjęcia, nie mamy po prostu... Przejęcia rozegrane, więc ten. No wesoło się robi, ale kocioł, tak, tak. Piękna bramka, no tam się walczyli, jak mówię, jak powiadali komentatorzy. Bali się sfolować i Glopeza, no tam trochę się zabawił. Gutkowski dobrze wyszedł, strzelił. No i dobra, i ma, ma swój moment. Miał to wcześniej asystę, a teraz do, strzela pod poprzeczkę. No i dobra, no i taki wynik. No słuchajcie, no, no, a może się rozkręci będzie 5-0, jak wiecie, jak w Poznaniu, co? No byłoby to niezwykłe. Regu musi cisnąć będzie ciężko. Będzie ciężko w ostatnie, ale no, pamiętaj, panie, no na 3-0 jednak! To nie jest taka przewaga, jak miał Lech 1-0 po meczu w Poznaniu. Myślę, że no z 3-0 będzie ciężko wyjść w eee, stanie, No chociaż no jeszcze miejmy nadzieję, że nie strzela nic teraz. Także pięknie. Kocie, piękna bramka, gutek kłoda, który strzela bramki. No, udało mu się! To trzeba mu oddać. Ja też go często krytykuję, ale udało mu się. Szkoda tej akcji. Nie, szkoda, szkoda, że nie dwie, czyli co? Tylko widać klasę piłkarzy, nie kupujesz szrotu. Nie no, fajnie grają. Ogólnie wiesz, to, żeby przez tyle czasu udało się dobrze grać z Astaną, mimo przewagi liczebnej wroga, to też dobrze pokazuje. jest. Nie, obili nas, kurde, blok. Kurde, boś tak patrzyłem, myślałem, że będzie punkcik, ale jednak nie. Um, dwa bloki pod oświatę, parada i kurek nie skończył, ale tak. No widzicie, niestety. Oglądamy dwa różne spotkania, ale jak najbardziej będą ważne. Mój tota będzie spał na fotelu. Trzeba, panie Kamilu, co się wydarzyło? Łóżko się połamało? Bieniu, dziękuję. <grytanie> po 14 no wyrównany ten mecz. A, szczęście, jak Jareńczycy się mylą. Jej, hurra, nie tylko my się mylimy. Nam gorsze kłody, które nie strzelają bramek. Ej, oczywiście, no ja... Ja tak mówię o tym, że przydałby się Rakowowi lepszy napastnik, ale to nie chodzi o to, że Guzbis jest najgorszy na świecie. Tylko po prostu może by dopełnił tą całą ekipę. Papshun polski klop, No Nawet trochę wygląda w tej czapeczce, wiesz, z tymi zębami, tak jak Papszum, Taką stylę trochę ma na rogi klopa, z te okularki. Natomiast no to jest, no, styl, na który trzeba się, no, trzeba się inspirować, zwłaszcza ten... Jest i blok, tak, jest as, moi drodzy, przede wszystkim, Bieniek tam... Pięknie uderza, także... Także tak, także jest, dwupunktowe prowadzenie A tymczasem Brian Garcia schodzi do niego, abad I'm Bentov. Hmm, znamy tych zawodników bardzo dobrze 14-16 i co? Była z serwisowej, teraz pogranie trochę, wiecie, jakoś też środkiem może ten Jak się obudzę, mojej taty nie będzie Co się wydarzyło? No, mam jakiś wyjazd jest blok, tak, to chyba jest to, co pan ja nie, jest to do mnie mówił, czy ja mam aż tak jak później. Kurde, ja im kiedyś się na żywo. Rakowe może być teraz każdym napastnikiem. E, no tak, ja wiesz, jak najbardziej rozumiem, e, wiesz, ideę takiego. Gra, nie, nie, nie każda drużyna gra jak Bayern na lewego, tak? Momentami. Ale no wiesz, zawsze pewnie dałoby się kogoś lepszego niż niż, niż. niż, Ale dobra, na razie dzisiaj strzelił Gutkowski, więc ja do niego też nie mam pretensji. Dzisiaj ten, tak mówię, wiesz. Czanom wersacyjny, ogólnie i Mateusz Bieniek się odpalił, więc jest i dobrze, i pan Patryk. Pan Patryk tej e, chwali i bardzo dobrze za dobrą do... za dobrą grę, za dobre wyniki trzeba chwalić, a wyjazd na rzepaku, no okej okay, nie jestem ekspertem od żniw, nie ma co ukrywać teraz ten, Draków dobrze budowany klub, widać, że to nie kupuje pan Fifa no tak, pod tym względem można pochwalić na pewno, o jest kartka dla kolejnego gracza Astany <laughs> może jeszcze jedna czerwona, co? w końcu fart nas trzymaj, pan Denizy, no Timur dosmagambetowo matko z, z żółtą kartą z żółtą kartką jeszcze, ale może jeszcze ile się wykartkuje, co? Trududu. No dai, no rozumiem, panie panie Kamilu, że to są ciężkie prace, które często wymagają wstawania wcześniej, co? To też jest tak, że no wiecie, no to jest taka historia, że dlaczego się pojawiły wakacje tak naprawdę, tak? I w szkole w Dowiach schodzi z niego Wiktor długoż. Takie mamy zmianę w rakowie, tak powiem skąd się pojawiły wakacje, czy, 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 czy dla uczniów, czy dla studentów? No, głównym powodem w ogóle ustanowienia wakacji nie było to, żeby młodzież odpoczęła i było miło, tak? Tylko głównym powodem było to, żeby młodzież mogła wrócić na... na wieś i pomóc w zniwach, tak? No to znaczy najbardziej intensywnym okresie... okresie w roku dla rolników, także to jest jakby ten. Bieniek, no, teraz też huknął. Ładnie tutaj, raz wyciąga, poprowadza. Jest i odbiór, mimo że jednocześnie zaatakowali I kurek Po bloku tam okej. Okay. Gra, gra trwa dalej, uderzą Irańczycy. teraz nasz blok i block out, niestety, szkoda. Szkoda tej straty. Chla dlaczego byłoby 14-19, się po parę akcji, no, ale wiesz to. Żeby nam nie wykosili wszyscy piłkarzy. No, nie, no wiesz co, tam urazów chyba dużych nie ma, chociaż no widzę, że teraz niektórzy znowu leżą na, na ziemi, więc zobaczymy. Kurek, słaby mecz, będzie challenge, ciekawe co my sprawdzamy, zaraz zobaczymy. My sprawdzamy teraz challenge. Nie, ten. Nie, no, tam był blok. No, nie było. Nie ma opcji. Czekajcie. Teraz Papa Nikolaou. A, dotknięcie siatki sprawdzamy. Ok, Papa Nikolaou, teraz wycięty. No, zobaczmy 12 Fauli. Astany do 7 Rakowa. Tak na razie to wygląda. No co, zobaczmy. Net -touch. czy będzie, Czy będzie siatka dotknięta? Było, czy nie było? korek cały mecz. No, było dużo lepszego zawodnika, ale ten. U mnie w klasie jest Max Wielkopolski. Musi to z czymś kojarzyć, czy nie, bo nie wiem. Raków powinien podostrzeć trochę na koniec i wyjechać sankami w tych żółtych. Nie, panie Quentinie, nie, nie ma co ryzykować kolejnej czerwonej kartki, wykluczenia w kolejnym meczu, spokojnie już tam. Raków prowadzi 3-0. Nie ma powodu, żeby Raków jakoś tam e, specjalnie podostrzył i wjechał sankami w tych... Jest! znajdziecie siatki, będzie punkt. Będzie punkt dla Polaków, moi drodzy. Piękny challenge, brawo, grbić. No tak, dobrze, ja nie widziałem tej sytuacji, nie ukrywam. Eee, nie spodziewałem się tego, Irańczycy zaraz widzę, kibice załamani. Eee, no dobra, dobra, dobra. Właściwie bardzo dużo irańskich kibiców. Jestem tutaj lekko oskoczony. Wiem, że nie mają mnie tak daleko do Włoch, ale jednak. Cóż. No ale dobra, 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 jest i pięknie. Jest i punkt dla Polaków, jest piłka dla Polaków, także wykorzystujemy to. 14-19, to już jest taki moment, kiedy teraz się uda jeszcze yy, trafić ładnie. No, okej, okay, udało się przebić. O, teraz walka przy siatce. I out! Tak, jest błąd, 20. No, i to już jest. I to ładnie wygląda, 14-20, to już wiecie, to już jest takie magiczne przekroczenie tego 20 punktu. To tak wygląda. Tak, i Milad y, nie trafia, nie trafia w blok, leci piłka w out, także. Dobra. Moi drodzy 14 20, 6 punktowe prowadzenie. No to idziemy na wygranie w tym trzecim secie, no nie ma co ukrywać. Są zmiany chyba nie, wiem, czy nie podwójna zmiana teraz w próżni Iranu No nie dziwię się, że coś kombinują, coś próbują. Ale, ale ten, 14-20 No Zobaczmy no Bieniek, ale jak nam tutaj Bieniek wyciągnął za uszy z tym, teraz taki flot skrócony. No po bloku, ale out, block out, co? 15 punktów na ale nieważne, dobra. No Bieniu tutaj się sprawdził, naprawdę, naprawdę yy, dał, dał nam tutaj impuls do, do gry. A Rakow widzę też piłka, atakują w polu karnym rywala, no widzicie, Raków się nie, nie zatrzymuje. 74. minuta. Kurek! Zmieścił się chyba, co? Zmieścił się, krzyknął komentator, więc... Tak, 21 punkt, jest! Pięknie, 15-21, no! Utrzymywamy 6 punktów, no to jest coś, co... To jest coś co się robi wrażenie. Ehm, tak. I Mierzycki powinien iść na staż do Rakowa, bo zobaczyć jak się klubę zarządza, no... wiesz, jak chce, niech idzie do, nie wiem, na staż do Florentino Perez'a, do Realu Madryt, chociaż to inne zrobienie sytuacje. Challenge będzie, no dobra, zobaczmy. Natomiast, no... są lepiej zarządzane kluby niż Legia Warszawa. Wymieniłbym pewnie ze dwie setki, co? Było centralnie. no Było, centra... centra... no, no, było jeszcze w polu, nawet nie tylko linie. Także pięknie, zmarnowane challenge. Super. Piękny challenge, tak. Czyli w Iranie popularne, jest coś nie dziwia, no na tak, No To w Iranie jest taki sport narodowy numer jeden, nawet bardziej niż w Polsce. A w Polsce też jest popularna przecież. Także ten. No i wszystko wskazuje na to, że mamy tego trzeciego seta, że go wygramy, chociaż oczywiście jeszcze nie chwalmy dnia przed ochodem słońca. Teraz nie ma błędu. Taki się słaby flot, ale. I niestety punkt dla Iranu. No niestety słaba zagrywka. Szkoda. Ale dobra. Raków niech do rywalizacji z Kunem bierze Jord... Jordana Żordana Lukaku. Ja mówię, kurde, jakiego, jakiego Lukaku ma brać? Romelu Lukaku, moi drodzy, do rywalizacji w Rakowie, tak na ławkę, na wejście na ostatnie minuty. Kurek, pięknie, kończy z lewej strony, tak sytuacyjnie, ale dobrze, dobrze, dobrze. Tam się Śliwka trochę pomylił, ale nieważne. Poszła ta piłka dobrze. Lekie dajesz większą szansę awansu po pierwszym meczu? Tak, pani FIFA, daje, Leki większą szansę awansu niż dawałem dzisiaj przed tym meczem, bo jednak Remis z Rapidem na wyjeździe. Oczywiście, Remis tam mocno ich cisnął, tych rzutów różnych było tam wiesz, typu nie wiem, 8-0, ale wiesz, lekie miała swoje okazję, No nieuznana bramka Frajol Paiszao oczywiście słusznie nieuznana jak najbardziej, tam był spalony, ale wiesz, nie było tak, że lekie nic nie zrobiła w tym meczu. Wiadomo, trochę było, trochę było obrony Częstochowy, ale, ale, ale tu mi trochę zaimponowała Lechia. 16:23 23 moi drodzy, bez sobą. Tak, mamy ten set, brała Pany, tak. John Lukaku to brat Romelu. a, teraz bez klubu, bo wygrywał kontrakt z Lazio. A to widzisz, ja nie kojarzyłem aż tak, ale no to jak jest do wzięcia za darmo, to trzeba brać. Znaczy, nie wiem, jaką, wiesz, jaką z Lazio, nie wiem, jaką pensję by chciał, no ale... Znaczy, nie pojęcie nic o tym zawodniku, ale dla samego nazwiska może warto. Dla dla przestrachu. Jak grał w, jak, jak grał w Lacio, to chyba. I czwarta bramka dla Rakowa, moi drodzy. Łoje, co tam się dzieje? Nie wiem już co, na co patrzeć. Kurde, co za dzieje polskich drużyn w Europie? Damn. No dobra, 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 dobra. 4-0. 21 lipca, najwięcej punktów do, po, do poru lat chyba. Nie wiem czy więcej panie Dionizy, bo pamiętaj, że w zeszłym roku nam bardzo dobrze szły te eliminacje. Więc wydaje mi się, że nie. Ale na razie jest świetny wynik. 1723 yy, dla, yy, dla Polski w meczu z Iranem. 4-0 raków z Astaną 77 minuta. No pięknie A Iran się myli, 24 punkt! I sadbol moi drodzy I super, i fenomenalnie tutaj uderzają, i pięknie. Dobra, set point, ja już nie mam. I Wilopy z asystą. No dobra. A tymczasem, jeszcze tutaj piłka setowa, moi drodzy, podgłośnimy sobie też szatkówkę. I co, I do boju! Okej, okay, taki flot miał iść na koniec, nie zdążył, bo tam przyjęli. Jednak Jerończycy wygrywają punkt, ale spokojnie. Teraz mamy co, serię pięciu chyba setboli, tak? Czy sześć? E, więc w ogóle na luzie. Tak, Władysław Kohergin, moi drodzy, zdobywcą bramki. E, także cztery zarabaków z Astaną, no! Gutkowski schodzi za niego Fabian Piasecki. O, zmiany kolejne w Rakowie I koniec, moi drodzy, też seta 18-25. Iran w tym trzecim secie rozbity. Mamy 2 do 1. No i co? Jeszcze jeden, jeszcze jeden. I tak lecimy. Zmiana Klo kłosa, tak. Ale Iwi widok piłeczkę, no Iwi z pięknym asystentem, to prawda. Pierwszy dzień dla polskich drużyny. No, gdyby nie, ale widzicie, nawet ta pogo nie zremisowała jednak, tak? Więc no wiadomo, ucieszylibyśmy się, gdyby była jednak zwycięstwo. Ale dobra. Nie jest źle zmiana kłosa. Nie daj pogoni większą niż lechi. Nie daje większą jednak lechi. Po, po tym jak zobaczyłem te jak grały te drużyny, to jednak większą chyba lechi, ale zobaczymy. Dobry wieczór jest Armato i dobry wieczór szalty, witaj serdecznie, zobaczcie, aż nie miałem czasu podwitać jakoś tak na spokojniej Bo to się dużo działo tutaj, przerwa między setami, teraz raków A ja w sumie teraz tak, wyciszam reklamy, włączam tamto, ja tu na dwóch ekranach więc, za zamieszania tu w Centrum Dowodzenia Wszechświatem. Jeszcze laptop mi tu gra. Dwa ekrany monitora, wszystko mi tutaj działa, huczy i produkuje dużo ciepła. Niestety, zgubił mi się kabel od klimatyzatora, więc jedna rzecz, którą najbardziej liczyłem, to Niestety klimatyzator nie działa, bo nie ma do niego kabla. Także XD. A cóż, pięknie dzień polski, zróżnicowany świetnie, tak, tak, tak. Więc, no, super, się wszystko tutaj układa. To niestety i można spać super czwartek polskiego sportu? No tak, lepiej niż się, wygląda... niż się niż by się wydawało. O czekajcie, czy ja tu mam taki mały. Jakiś mały kabelek. Czy ja może jednak podło... Nie, no chyba tak mi jest. Może podłączę klimatyzator. Czekajcie, jenny to byłoby piękne. Tak, dam radę. Mam tak, mam tak krótki kabel, że niestety sięgnie. Nie mam też schłodzonej wody ani ten, ale... Chociaż, żeby cokolwiek tutaj mi buczało, burczało Czekajcie, czy ja się tutaj z tego ucieszę? No, dobra Jest! Uuu! Jest wiatrak klimatyzator, super No dobra, no to chociaż, to już nawet to mi się udało No to Będę teraz mieć czerwone, przecież ja jestem głównie czerwony, bo jednak Bo jednak, wiecie, bo jednak, yy, no yy, ten bo jednak... E, też na plaży się opalałem, ale cóż... Pan rzuci krzesło o ścianę? Nie, panie Quentinie, dziękuję bardzo, mam mało krzeseł. Raczej niezwykłe niszczyć rzeczy. Sad, dobra. A ile taki mały klimatotrak kosztuje? Wiesz co, ten kupiliśmy z naszych donate'ów, on nie był drogi, tak kosztował 120 złotych czy 130, coś takiego z w zeszłym roku w każdym razie, teraz nie wiem. No on ma ten plus, że to nie jest tylko wiatrak, do niego się wkłada wiesz, można włożyć wodę z... zimną, lepiej wodę z lodem. I taki, za, I taki wkład jakby, który no prawidłowo, ten to jest akurat stojący na zewnątrz, ale Prawidłowo powinien być zmoczony wodą i najlepiej nawet schodzony, a najlepiej nawet zamrożony I on wtedy jak się to dobrze przygotuje to Nawet przez jakiś czas fajnie zimnym daje dzięki temu Więc on nie jest tylko Więc on nie jest tylko hmm, Ten, nie jest tylko wiesz, ruszający powietrzem teraz też trochę chłodzi, natomiast teraz jak nie, nie nie ten, nie, nie, nie schodziłem go, nie, nie przygotowałem, to bardziej bardziej liczę ten ruch powietrza, chociaż mówię, no wodę jakąś ma, więc tam coś tam, coś tam niby chłodczy. Chłodzi, chłodzi. Zapówiem dwa małe wiatraczki, a sali mi 32? Co? A to będzie za dwa, znaczy pewnie 3, a nie 32. Zagadam panie donizy, ale... Ale jak trzydzieści 32 wiatraczki, to weź mi z 10 ode, odeśli, co? Tak, będzie zmiana a Stany, chyba podwójna nawet... Talgat Kusaja, po wschodzie z niego Danilo Beskariowani Tak? A gdzie w jakim sklepie potrzebuję do pokoju beczkę na poddaszu O widzisz Panie Patryku to akurat y, rozumiem, my tutaj też już jesteśmy blisko dachu I no u nas na, też z każdym piętrem temperatura rośnie Ale nie powiedzcie w jakim sklepie, bo to Pan Sharp kupował Natomiast wydaje mi się, że... Mm, nie, to da się znaleźć Ten się nazywa się Nexfan, to Ci mogę powiedzieć, tak? Nexfan się nazywa Niestety nie płacą mi zupełnie za na, na reklamę jego, ale wiesz, ale powiem Jak za tą cenę to się przydaje, tak? Oczywiście fajnie by było gdyby, wiesz, był większy i lepiej działający, no ale no o, jest pan Sharp! Pan nie, panie, 4-0 Raków przed Astaną prowadzi widziałem, że to wy tam to by tutaj oglądacie no Wszystko co? oglądamy Nie, ale że to wy oglądacie jak Astana tam 3-0 przegrywa No ale wiesz, no to Rzeczywiście Tam u ludziów no, Głównie ten jest pan Sharp, pytali się o ciebie często ten Gdzie jest ten... Ja nie no w tej chwili, ale wcześniej było, no to, było... dużo... No to nie. A nie. Do, <grych> nie Nie, pewnie pewnie, no jak chcesz to ten. A a, 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 a. a nie wiem, bo ty teraz kolacja jeszcze... No, tak. no dobra, no daję tak, to leć to. Ja potem. No, to wieżę ten. No, może, nie, może nie mam się co zmieniać, może kończę po prostu potem. No to zobaczymy jak ten. Widzę, że płyka stanę zmęczeni. No. Cóż? 83 minuta moi drodzy i chyba mi Lopez schodzi, tak? Ja teraz patrzę? Tak, tak schodzi, no ale nie dziwię się, Raków musi też oszczędzać swoich piłkarzy. E, tutaj pokazują ta najlepsze akcję Wiego Lopeza. No mają prowadzenie 4-0. E, wiecie, dla drużyny jednak ważniejsze jest to, żeby nie zmęczył się za bardzo Iwi Lopez, Z niego Szymon czysz wchodzi tak? E, więc e, trzeba też innych testować, ogrywać zawodników, a jak jest takie fajne prowadzenie, to można to dobrze robić. I Sobek wejdzie. Tak. Dobra, mieszkam na poddaszu, to najgorzej, nie także mogę ci wysłać sarmatu, wiatra za free, Znaczy, wiesz, panie nie chcę cię tam naciągać na takie rzeczy, to na, na spokojnie. Ale co? Czurka do zora i żegnamy frajera. No, sprawdziło się, co mówiłeś wcześniej, to prawda. A tymczasem, niestety, Iran, Polska trochę lepiej idzie Iranowi, 3-1, ale... A, w siatkę uderza, kurde. Szkoda, że tak się układa. Przymyć na te ich problemy. No, wiesz, no, no, no wiadomo, że Astana. Dla Astana ten mecz nie zaczął się dobrze, w sensie nie zaczął się na organizacji niedobrze. No ale to po pierwsze nie nasza wina. Tak? No, no a po drugie, no. wiesz, no trzeba wykorzystywać czasem okazję, są ci za los, no po prostu. Tak dobrze, że Astana się dostała na ten mecz, a nie była jakiegoś worka albo czegoś w tym stylu. I poziomy detale, mają kolosalne znaczenie. No, mają, mają, no bo to Astana nie jest taką złą drużyną, pewnie jak teraz wygląda dzisiaj. No ale dobra, no wykorzystajmy chociaż my raz coś sobie um, co nam los daje Okej, okay, Bartek pora na zagrywce i po siatce. dobra, przeszła ta zagrywka po taśmie Na szczęście Ale tam wcisnęli nam punkt i tak Kurde, chyba już będzie 5-2 czy 6-2 nawet, co? Ech No to hmm, cisną nasz Irencicy w tym sezcie czwartym niemiłosiernie Za płacę 4500 euro da radę brać piłkarzy z Ligi i Bundesligi? Znaczy, 50 tysięcy euro to jest dużo w miarę. No bo to jednak jest na złotówki dużo, że chce przejść, to jednak jest. Wiesz? 250 tysięcy, co? Ale. N, jakiś pewnie tak. No też pytanie, jakich? Tylko Tylko wiesz, nie ma co sensu brać e, kiepskich piłkarzy, których by się chcieli pozbyć. A ogólnie tam raczej złotówki są większe. Kurek. I niestety, piłkę dla Iranu. Cholera. To nie znaczy, że Raków słabo. Bez tych problemów i tak by wygrali z 2-0. No, a wiesz. A jak już tak powiemy, a gdyby jednak nie stracili zawodnika w 21 minucie, no to może też byłoby im łatwiej, więc no... Jak najbardziej nie krytykujemy dzisiaj Rakowa, no tym bardziej, żeby prowadzą na razie 4 do 0. I wiecie, mimo że tamto mecz się już powoli kończy, to bliżej wygląda tak, żeby miało być 5-0 niż 4-2 na przykład, tak? No i niestety, skuteczny blok Iranu, szkoda. No ten, ten co na miesiąc, no, no wiesz... Takich zarobków w Polsce raczej nie ma, tak? Kiedyś lepiej chyba zarabiał Artur Jędrzejczyk 200 tysięcy złotych, tak? Miesięcznie. No więc to są większe zarobki niż cokolwiek w Ekstraklasie otrzymuje. No nie ma też u nas dużo piłkarzy, albo w ogóle ten, którzy by, yy, którzy by byli z Bundesligi, czy, o, chyba że Paweł Wszołek policzymy, albo ten, e, czy z La Liga. Natomiast, no nie wiem, wiesz, no tych lepszych piłkarzy nie dasz rady za by zgarnąć. Ale jakiś już na pewno, myślę. Okej, okay, jest rzut rożny dla Rakowa. chyba już czwarty pokazywali realizatorzy. A dla. A Stany żadnego nie było? To ja też dużo mówię o tym, jak ta drużyna gra, że niewiele miało takiej okazji w, w tym polu karnym. Rywa 6-2, moi drodzy. Iran. Błąd. Co tam był za bądź przejścia? 6-3, no jej. Jest Marcin Kamiński w szalkę. No, no. Aha, myślisz. Czy on zarabia, czy on zarabia, czy on by przeszedł do Polski za 50 tysięcy? No wydaje mi się, że rynek zarabia więcej niż 50 tysięcy, nawet w szalkę, która była teraz w drugiej, i Że on podpisował kontrakt jeszcze jak był w pierwszym, więc ten. Cześć panie Kelly, okay, witaj serdecznie. Kiedyś byliśmy królami 5 seta, a ta nowa kadra Tajbrek zawsze przegrywa. No niestety, tak, kiedyś bywało lepiej. Ale niestety tak się na razie idzie na Tajbrek, bo co. 7 się zrobiło, tak? Iran 7, kurde, czemu tak odpuszczamy, to, co tam nie idziesz tak? Przy Francja, Tokio i Iran w Gdańsku. No, na no, Iranie w Gdańsku byłem na żywo, no i powiem Ci szczerze, że nie, nie wydawało mi się, że to, to tak będzie wyglądało. Na szczęście, Iran się teraz myli, jest punkt dla nas. Powiem uczciwie, że myślałem, że ten tie-break z Francją był tragiczny, ale tajbrek z Iranem był jeszcze gorszy. Niestety, niestety, także no masz, masz, masz dużo racji. Także trzeba panie Kej, okay, witaj serdecznie na kanale Skrzydła Kompanii. Mam nadzieję, że będziesz się z nami dobrze bawił. My to sobie luźno gadamy o sporcie. Oglądamy przede wszystkim mecz Iran-Polska i niestety na nie znowu, punkt, kurwa, 8, 8-4. Natomiast, no, oglądamy też mecz Raków Częstochowa, 4-0, Raków prowadzi, mimo tego, że miałem czerwoną kartkę w 21. Minucie, Soresku zszedł. Ale Astana też na szydzie około 60 z czerwoną kartką, także wyrównało się. No i ogólnie dzisiaj sobie dużo gadamy o sporcie, wcześniej oglądaliśmy inne. Inne mecze europejskich pucharów i co? Dzisiaj dobry dzień dla polskiego sportu, ogólnie. O, ale szybko się myli, kurde. 9-4. No, panie panie Grbic, jakaś przerwa albo coś, bo... Z Francją tragiczniejszy, bo to był Igrzyska. No tak, 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 oczywiście, że w skutkach dużo tragiczniejszy, ja wiem, ale chodzi o to, jak, jak, jak wyglądała sama gra, co? Jak na 500 to był pogrom. No, 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 to tak. Niestety. Ale w ogóle jak Francja wróciła w tamtym meczu, jak nas rozbiła, to było smutne. I znowu Iran 104, kurwa. No ale przynajmniej Raków 4-0, XDX XD, dobrze, tamta jedna rzecz. Ehm, 89 to już tam minuta. A cóż, na razie co? Na razie... Na razie oglądamy spotkanie. Pamiętam pierwsze dwa sety nie wskazywało na tragedię. Nie no właśnie mówię, to było całkiem dobrze. No ale potem mówię, jak, jak ci Francuzi wrócili i jak ci Francuzi... Jak nas zapali, jak zopali nas na tym, że generalnie my gramy tylko Leon Kurek, Leon Kurek. A co jak idzie innego to... Jedenasty punkt dla Iranu, nakręcił się strasznie, kurwa. A, teraz zmiany robię dopiero, no właśnie. Ja się dziwię, że nie było tam jednak przerwy, że nie było zmian, Co się trzeba było coś wytrącić z równowagi ten Iran chociaż, kurde. No bo to będzie takie niebezpiecze, jak Iran się napędzi i ten set wygra sobie tak na luzie To ja dalej bym sobie to bym stawiał na Iran w breku. Kurde Chyba, że to grbić mnie gdzieś wkurza, no tak szukajmy się na breka. no niestety, panie Denizy, niestety, tak może być Co, Łomacz na boisko, co? No dobra, i Fornal Kurek schodzi, tak? No dobra, Kaczmarek za niego, no okej okay. I nieudany atak Kosa, co? Nakręcili się jak w piątym secie w Gdańsku. No właśnie, panie Trochę, tak się o to obawiam. Te analogie nie są dla mnie przyjemne. Techniczna przerwa. 12-4, 3 razy więcej punktów mają Irańczycy. no co za pogrom w tym czwartym secie, którego byśmy się nie spodziewali, bo ciężki ten mecz był od początku, Wyrównane dosyć. Ale kurde, no, że taka różnica w tym czwartym secie, co to się w ogóle wydarzyło. Nie szybko jest dziwne, po takim secie my będziemy faworytem. A, no da, no może tak, może tak powiesz A da, na środkowo jest specyficzne, to prawda Zobaczymy na piąty set, tak, No, tej nie odrobimy, No, No ale wiesz co, ja myślę, że jak To też nam wejdą na mental, gdyby się okazało, że przegramy ten set do 15, co? A tymczasem, e, 3 minuty czasu gry w meczu Raków-Astana I co, no? Nie zobaczymy, czy coś się wydarzy, czy może Astana strzeli, nie mam nadzieję, że nie, ale Teraz mają akcję z lewej strony, coś próbują. <ścoughs> A, Monster Block. No jeszcze chyba nie widziałem, ale pewnie zaraz będzie. Co pan myśli? Co pan myśli o lewym barce, bo chyba jeszcze nie było takiej dyskusji. Wiesz, panie Quentinie, no ja się ogólnie cieszę tak, no bo jak <laughs> no, Sorry. Że Lewandowski stwierdził, że nie ma już e, wiesz e, chęci i serca do gry w Bayernie, a wydaje mi się, że od kilku lat już tak trochę uważał. No to wiesz, no to fajnie, że próbuje do co się do dobrej drużyny, tak, Zagrań do ligi, którą chyba zawsze chciał e, grać. No ja mu życzę jak najlepiej i wiesz, prywatnie się cieszę, bo będzie więcej okazji do oglądania La Liga, a mniej do, do oglądania Bundesligi Myślę, że będzie ciekawiej, co? Wystarczyło dać kłosa i Fornala, jeszcze gramy z Iranem Tak, no, gramy oczywiście Jak Fornal nie będzie grał za Śliwkę, jeśli wąsujemy, to nie oglądam Ej, tak będę oglądał, nie ma co ukrywać No ale, cóż Zobaczymy Grybić Puliwsta... Pupili, okej 13.6 niestety ja mam budżet na poziomie 130 milionów złotych, jakby płacić 50 tysięcy euro 11 piłkarzom, to jest tylko 24 miliony na około 25 finansów. No ale wiesz, tak nie działa, no. Trzeba, panie FIFA, też wiesz, utrzymywać ogólnie klub, wszystko ten. Plus do tego płacić... Nie możesz mieć jednak 11 piłkarzy i nic. Musisz jednak mieć dość szeroką łapkę, że jak grasz w pucharach, grasz na trzech frontach, tak jak Puchar Polski, Europuchary i ten. Natomiast, no... Trzynaście siedem, jej. Natomiast, no wiadomo, ja bym się... Podatki, no tak, no oczywiście bardzo wiele rzeczy, no opłaty, tak, no, stadion, wykorzystywanie Wiesz, transport, wiesz, no, ogólnie, no ale cała, klub jest całą wielką mechani mechani wiesz, całym wielkim mechanizmem No to tam wiadomo, że, wiadomo, że często pensje pierwszej drużyny są, no wiadomo, są największym, e, jakby no, m, wiesz, e, największą pozycją budżetową Ale wiesz, 14 punkt, kurde Ale no, jednak trzeba też mieć, finansować akademię. E, Drużyny młodzików, e, grać sobie jakieś wiesz tam młodzieżowe ligi mistrzów, e, centralną ligę juniorów i takie rzeczy, które generalnie pieniędzy z tego nie ma, ale trzeba to robić, tak? Podatki. No, tyle jak wydaje 10-16% tego na pensję. Nie, no to tak aż tak to nie Wydaje mi się, że jednak więcej wydaje na pensję. Ciężko bo bym wierzył, żeby tak nisko wydawał. Ten set do 20 lub 18, pan Dionizy. No, na razie przegrywamy. Jest i Irańczyków, zobaczmy A mecz w, 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 Krakowie, w Krakowie, w Krakowie Zrobiłem z Rakowa i czasowo zrobiłem Kraków Mecz w Częstochowie się już powoli kończy, Danilo bez V Z żółtą kartką Wchodzi Irańczykom wszystko, faktycznie No cóż, 15-8 Pogrom, znowu prawie dwa razy ten, Dwa razy większe prowadzenie o, wiecie, rzut karny dla rakowa, o, 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 bo o, co ja tu widzę. Czekajcie. No i kto tu. I. I tu do, i tu do z bramką. I 5-0 na koniec, o jedy. Karne bo pisał Ja właśnie go zobaczyłem, panie Dionizy, Dzięki, że piszesz, ale. 5-0 dla rakowa. Uuu! <laughs> Jest, proszę, cud po jaskóju górą, i borek. A tu, proszę bardzo, okazało się, że jednak. A. Teraz chyba trener Podoliński, że nie, mówiliśmy, nie chcemy wielkiego Rakowa, chcemy normalny Raków z ligi, który biega, który walczy, który ten... No i Raków, ale gdzie Raków, kazał się wielki. 5-0. Wygrywa z Astaną, no. Lech Poznań też piękne zwycięstwo. 5-0. Super sprawa, ale jednak Astana to jest zupełnie inna marka niż jakieś Dinamo Batumi. Ale dobrze, dobrze. Nie ma co narzekać na żadną z naszych drużyn, które dzisiaj zagrały. 5-0 raków wygrywa, moi drodzy. Pięknie się ten mecz zaczął w czwartej minucie. i Lopez strzelił bramkę, potem była żółta kartka, ale potem było już tylko lepiej. Oj, teraz nasi się też psują, kurde, 16, 17, 10 tym. tym. tak. Lopez, wdowiec, Gutkowski, Kohergin i Tudor. Także mamy 5 bramek. i Lopez oprócz bramki, chyba wpisał się przynajmniej raz jako asystent, jak nie dwa razy. Więc no, naprawdę świetny mecz tego zawodnika. Na pewno zostanie MVP czy kimś takim, jeżeli się takie wybiera na, w tych eliminacjach. O co? Uważam, że Iran może być czarnym koniem mistrzostw świata, mówi pan Patryk. Miejmy nadzieję, że nie. E, ale no cóż. E, no i Iran, wiesz, gra lepiej niż się spodziewałem po ich pierwszych meczach w Lidze Narodów na pewno. Jest. Jest udany punkty, 17-11. Jakbyś postawił 10 złotych lech, wygra 5-0 raków. 5-0, ile byś wygrał? Nie wiem, panie FIFA, ale chyba miliony. No bo myślę, że kursy były szalone na taki wynik, żeby dwie polskie drużyny wygrały po 5-0, no ja nie wiem ja Nie wiem jakie były kursy, ale byłyby myślę wielkie, więc no... No ale no, co ci ma powiedzieć, pani FIFA? Uczciwie ci powiem. Przed meczem bym tak nie postawił, bo bym nigdy nie, jest, nie, 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 nie uważał, że ilech i, Poz i raków wygrałem po 5-0, że w ogóle ten bramak będzie. No ale dobrze, udało się, super. Zapujemy tak już teraz nie mam pretensji o siatkę, ale celowniki na 500 mają być nastawione. Piętnastu mamy zagrać na 100%, jakby to był mecz Mistrzostw Świata. No, mam nadzieję, że tak będzie, bo jak nie, to odpadniemy i nie będziemy już mieli tego przetarcia z najlepszymi przedmistrzostwami świata. zostanie na chyba tylko Mario Hubera, Huberta Wagnera. Rakowasana 5.0 na pewno dużo byś dostał. No, za sam na 5.0 dostał dużo, ale jak, tak jak Pan FIFA mu to skombować, wiesz? Kursy Raków i Lech po 5.0? Wow. Na no, Lech myślę, że niektórzy dawali. Lechbym postawić 4-0. Tak? To i tak jesteś bardziej optymistyczny ode mnie. Mi się zawsze dwoży, ja optymistycznie patrzę. Ale dobra, dobra, dobra. Świetnie, że się udało. Pokonać tych tam randomów z Gruzji. I jest blok, chyba, dobrze skutecznie? A nie, jednak punkt dla Iranu. No co, co nam się wydarzyło? A nie, okej, okay, myślę, że tam ten, lepiej to poszło. Szkoda, szkoda, szkoda. Bo to mi jest cienkie. <ścoughs> już, to, już teraz to wiemy. Nie no, okej, okay, no wiem, że to nie jest drużyna, którą e, wiesz, można by. Można by gdzieś tam znaleźć, tylko ja tak już po tym, szczerze co, po tym co zagrał, po tym co zagrał Lech w spotkaniu tym, wiesz, poprzednim swoim, no to naprawdę, ja już, już nie ma sobych drużyn, no ale dobra, dobra. Euro 12, no tak. Siema, dziś Lek i Raków ładnie pykali w piłkę, jeszcze tylko grona można dołożyć Pogoj z drugiej połowy. No w drugiej połowy, jak się Pogoj tam dominowała, ale, ale no dobrze, że się udało strzelić tą bramkę, dużo by tam było takich przebiegów pustych, ale dobra, dobra. No ja bym jednak tej leki nie wyrzucał z tego grona fajnych wyników, bo jednak remis z Rapidem Wiedeń w Wiedniu, moi drodzy, to jest duża rzecz. Um, tak. Ja pierdzielę, co Raków zrobił. No, Raków pięknie, to trzeba też pokazać. Raków by dziś 10 batu wsadził. No, chciałbym to zobaczyć, ale tak, kara był mocna, wina bramkarza. I po potrzeba bramcy, nie było. No, końcówka, to się obrona zupełnie złożyła, wiesz. Jak tak coś czasem źle idzie, to ja też... No wiadomo, mam pretensje do bramkarza, ale nie chciałbym mieć aż tak wielkich pretensji do bramkarza Rutki, bo wiadomo, no, że nie bronił dobrze, ale ale to, co robiła Brona Lecha, to, 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 to była jakaś parodia, naprawdę. Jerem ja jest najpanował tym meczem w Gdańsku i dobrze grałem teraz w Bolonii, to nie jest Holandia. No tak, a Holandia też przecież set wygrała, oglądałem początek tego meczu wczoraj z Holandią właśnie ten wygrany ich set i mówię, a kurde, będzie wesoło. Bramkarz się z Polanego i bronił fatalnie, no bronił fatalnie, to prawda, Wy, tak jak mówiliście, z wybijał, a nie łapał, no ale... Nie, no co na się robią? Już tak się mylą, że. Kurde, no 21-12. To jest po prostu błąd od to jak ma złe przyjęcie górą, kurde. Dobra. Do drugiej bronią dobrze, ale po jego bolach się zepsuło. No dobra, no. Ja ten mecz. Okej, okay, też nie go aż tak w pełni na żywo, potem wglądałem jakiś jakieś Trochę oglądałem fragmenty, potem jeździłem, trochę załatwiałem jeszcze. Tutaj nie było streamka, ale. Jest, Karol Kot uderza. Mamy punkt. 13. 21-13, co? Szkoda. Przegramy do 15, wygra... wygadałeś. No, tak się obawiam, niestety, niestety. No, cóż, tak wygląda. Ja się broniła ośmioma zawodnikami. No wiesz, no, znaczy miała lekka swoje sytuacje. Oczywiście końcówka, że była taka bardzo obrona na moment Częstochowy. Oj, tak. I uderzenie w siatkę. Jej. D Dzięki. 22-13. No, tak wyjdzie, pewnie jeszcze 5-15 A, co jest to, że karne w końcówce w pierwszej połowie czerwona. Wiesz co, panie Konradzie? E, Soresku zdążył zdobyć drugą żółtą kartkę w 21 minucie, także... Pierwszą w 11. drugą w 21. Także. O! to przerwało mi transmisję? Co, panie Polsacie, co się zdarzyło? Proszę bardzo. O nie, ej, Polsat sport! Ej, gdzie jest? Czemu mi przerywasz transmisję? Co, co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, niech teraz wszystko wychodzi, a w dupie hindusem, Dziś polskie drużyny 11-1, no tak, 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 spektakularny wynik. Będzie piąty set, no, panie Patryku, no chyba będzie, no chyba nie wygramy czwartego. 23 13. wróciła mi transmisja, hura, mam nadzieję, że nie ma jakichś opóźnień strasznych. Za piłka po stronie Iranu. I co, i trzeci tie z Iranem, no... Pamiętam poprzedni tie z Iranem, byłem na żywo w Gdańsku. Będę się bał na to patrzeć, ale no dobra, nieważne, już teraz ten. Piłkarze się sprawdzili, tak? To dzisiaj, to trzeba ogłosić ogólnie. Wielkie zwycięstwo polskiej piłki nożnej. Teraz kosiatkarze. To, co mi się wydawało bardziej, kurde, e, pewne. No jak nie ukrywam, bardziej stawiałem na pewniaka jednak zwycięstwo Polaków w siatkówkę, niż Lecha 5 czy Rakowa 5-0, czy cokolwiek. Ale dobra, no jeszcze, jeszcze gramy. 23-14. Po taśmie... Będzie 15 punkt! Jest! Dobrze, 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 dobrze! E, Takie w bolonie, a tak dobra. teraz nie w dupala. No tak, no pod tym względem macie rację, oczywiście. Masz, bo już jest 15 dla Polski. No mam później, niestety nie mogę nic z nim zrobić. Chyli mi w ogóle wywaliło transmisję na szczęście wróciła. Dobra, mogę w sumie wywalić może wyłączyć laptop to może będzie także. 2H415, co? <grym> Piłka setowa dla e, Iranu Ja sobie szybko wyłączę e, Ten e, laptop, to dzięki temu będę miał Może trochę zejdę z, z użycia internetu również 24, 15 Dobra, na razie odbieramy, wystawa i jest punkt, przynajmniej jest 16 No Nie będzie do 16, co? Do 15 nie będzie A, mecimy na czarcie na igrzyskach, 2-3, dobra, dobra Pewnie nie byłem. ale ja teraz słabszą kadrę niż dwa lata temu. No, no tak, no, mamy pewne problemy, ale no, jednak no miałem nadzieję, byłem w miarę pewnie, nie ukrywam. Uczciwie chcąc podejść. I koniec, koniec. Już powiedział nie do przyjęcia nasz komentatora, niestety trochę się pokręci. Chłopaki przy psiatce. Dobra. wiesz, wynik meczu bardzo real w towarzyskim. Wiesz co. Chciałbym, żeby wygrała może Barcelona, bo Lewandowski rzucił pięć bramek i wszystko. Ale no wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko z, wiesz, z tym z Realem, bo Barcelona ma dużo nowych zawodników. Dużo musi ich wprowadzić, musi ich po, wiesz, no chyba przecież na tej Fantazji. Um, ale no jednak Real jest dużo bardziej kompletną drużyną i jednak e, dużo bardziej też zgraną. Na razie, że tajbrek. tam pam, tam, tam, O. Ta przerwa za chwilę tajbreak i. A chodzi tiebreak, panie bo więc wiesz. No. Co jeszcze mamy? Niektórzy mówią, że prawdziwa gra w się 2020 i seta. No. Nie, no wiesz, to takie uproszczenie, ale oczywiście, no ja bym wolał nie przeżywać tak często takich nerwówek, co. Ile zostanie lewy minut? Nie, no myślę, że zadebiutuje. Nie wiem, czy od pierwszego momentu, może nie kończę od pierwszej minuty, ale. No nie trochę chyba. Teraz jesteśmy w pierwszej rankingu FIV... FF... FIVB chyba, no ale tu nie, nie o to. No właśnie, no trzeba się pokazywać i trzeba i trzeba generalnie zwyciężać. Co jest trochę śmieszne, bo to, co mówiłeś, że. Polska to było, jest po raz pierwszy, pierwszy w rankingu, mimo że były chyba momenty, gdzie dużo bardziej dominowaliśmy niż, niż dzisiaj, no ale cóż. 4 na S, wiadomo. 2-2 benzyna i 2 lewy, ta Benzyna ma niegry, gry, ja to nie wiem. mam znowu wygrał. Nie, panie anonimowe, mamy tiebrek. Właśnie mamy tiebrek za chwilę. Za chwilę już przechodzimy do najważniejszych wydarzeń. Teraz trwa przerwa reklamowa, ale już zaraz tiebrek. I no i. Przerwy, pan Szarab... ta, ta, no właśnie się tego bawiam mocno, bo. Mm, Wiesz, w Gdańsku nas w tym te braku zniszczyli Irańczycy po prostu, tam nie było co zbierać. Wtedy poprzedni set był dobry, to teraz. Tam, teraz może był, wiesz. Set, znaczy dobry, dobry, to dużo powiedziane. Ale tam cudem się udało wygrać na przewagi w tak, tym. Wiesz, ale tak, tak, tak. Zostanie 24-14. Tak, lepszy pan, 24 tak, pan, pan Dionizy też bym o tym mówił, że światłka jest dziwna i jak Irańczykom teraz wychodzi, to teraz powinno być, że nam set, zaczną. nierówny. E, i tak jak będę mówił, to prawdziwa gra zaczyna się od 20-20 i gry na, potem gry na przewagi i ten. Może tajbr. Tak, może time. Tak, tak najlepiej. No, wiadomo. Ech. Także słuchajcie, moi drodzy, skład komentatorski się poszerzył. Witamy was bardzo serdecznie i co i mam nadzieję, że będzie wesoło i mam nadzieję, że damy radę. Że jednak damy radę my. Więc to dobrze, ale po do raz radę wygrać. No głupie by było, gdyby tak często wyszedł Polscy piłkarze mieli być tymi dzisiaj, którzy dostarczyli nam więcej radości. Co to jest o Krakowiaków Allah Balearni? No ten. Chyba to nie wrotski, tak? Czy... Tak. Wiesz, ja tam nie jestem wolnikiem Arabii Saudyjskiej również, natomiast no nie można walczyć na kilku lepiej, frontach naraz. raz. E, tak, bo lepszy. Na pewno drożej. Tak, na pewno dużo więcej zarobi. I trzecie, no to trzecie ludzie śmiali, że to jest profesjonalista. On do. Wiecie, żeby przygotować się do meczu z Arabią Saudyjską na Mundialu. Postanowił tak. przenieść się do ich ligi, żeby poznać tych zachodników naprawdę dobrze. Wiecie, to trochę śmieszne, ale w sumie, jak kiedykolwiek się trafić do ligi saudyjskiej, to, tak. to już sobie teraz, tak no, wiecie, tak myślą, że będziemy mieli najlepszego możliwego szpiega w drużynie, w, druży, w, w, w tak. reprezentacji, bo tam połowa tych reprezentantów to są właśnie z tego klubu ogólnie, tak? I pan jak mam nadzieję, że przygotuje o, tak. bardzo wiele analiz na temat tego, tego, jak szkole, grają Saudowie. Bo to no. raczej ważniejsze no, no, tak, tak, no I też lepsza liga. bo oczywiście. to, że my będziemy przygotowani na Arabię, to, to tak jednak trochę. My tej Arabii tak wcale myślę łatwo nie pykniemy, no, okay, te, Ale to jak Arabii nie łatwo ta... nie pykniemy, to nikogo absolutnie. No, ale się nie, ale nie chcę powiedzieć, nie nie że Arabia nie jest taką tą drużyną. Ja to że nie jest. A ja teraz... ja... oni wygrali swoje, wiesz, no, swoją, no, swoją, wiem, ten, swoją do region. Argentyny czy Meksyku, no, tak, Ooo, jeszcze walka chodź, trwa, jest pierwszy punkt i. Ale chociaż widać, że walczą, a nie. Jest, pierwszy punkt dla nas no, chyba w okay. tym timereku, dobra. Myślę, że dobry pomysł, mówi pan. Raku wygrał 5-0 z Astaną. 5 lat temu, Astana w trzeciej rundzie w Mistrzów Mistrzów wygrała legę 3-1. był drugim klubem. Ile się zmieniło? No tak. Natomiast na Raków jest takim dotyczy, dużym wyjątkiem na mapie ja, polskich klubów ogólnie. To nie jest tak, że to tak? skrzydła ze swoich własnych umiejętności, w sensie no trochę tak, no ale wiesz no. 6 lat temu Legia zremisowała z Borutią Dortmund w Lidze Mistrzów, w fazie grupowej, tak? A Raków był wtedy w czwartej lidze, o jedy! Natomiast niestety, jest, ale dobrze, że dotarłem się, Timebreak, dwa punkty dla nas. No i bardzo fajnie, że taki projekt, jak Raków się pojawił, to trzeba doceniać i to trzeba chwalić ogólnie. Jest Monster Block, moi drodzy, jest. Jest, jest 2-0, e, natomiast no, oczywiście do, jak, jak dorzucimy Raków do jakiegokolwiek takiego zestawienia, to wyjdzie nam, że się dużo zmieniło oczywiście. I no, jest! No, 3-0, no, 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 dobra. No, dobra! Czyli Pan nie zmiał rację. Przed przypadku, tak jest, dobrze grali Irańczycy w y, czwartym secie, to już nie mogą grać dobrze no w piątym. M. Teraz Polacy muszą, do, znaczy, muszą... Miejmy nadzieję, że tak będzie. Pan Szor, no, dawno naprawdę nie widziałem. No, pan Kamil pytał o ciebie. O ciebie regularnie, na no, pankami, z świętego już konta, ale pytał o ciebie win, win, zawsze Skorta, skonta, szarp. Co to jeszcze mamy? Jest okazja że że tak, tak um, Siemaraków Ukryć lub Ojej, panie HitGames no. Ja dzisiaj puszczałem część wielu tych komentarzy z przekleństwami, no bo jednak Tak, tak, 2-2, tiebreak Tiebreak trwa Ale już jednak trochę, trochę za dużo <śla> To są słabe Tutaj pan Kielgiz mi wiecie, przy tych transmisjach sportowych Nie zawsze przesz przeszkadzają, zwłaszcza jak obrażacie kluby z zagranicy, to będą już w ogóle wyrumane. No ale już tam już nie rozkręcajmy się Ktoś pan Elos Tak, suki No dobra, po przerwie, zobaczmy jak Polacy na zagrywce I... Karol Kłostaj uderzył, no nie za mocno uderzył Bo on zawsze flutem No takim... Jole, nastrzelony, patrz, 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 i... Ole, A, okurami, I, patrzę, i... Jeszcze. Nie, jeszcze trzymają piłkę w górze. Kurde, za skrót kamery, dobrze, nic nie widać. Dobrze, dobrze. Tam było, dobre, bo ale już... Tak, blokiem, już ta... blokiem. Tak, ale już ta, kurde... Się ja tak, kurde, pokażcie normalnie. Małe dzieci z klub Astana. I co, ja Nie, słuchajcie, tak, moi drodzy, moi drodzy, Małe, Astana... łomne dzieci z Lecha Poznań dostały w, w Astana jest klubem, który ma większe doświadczenie w pucharach europejskich w lat niż jakikolwiek polski klub. Oni cztery razy grali w Lidze Europy i raz w Lidze Mistrzów w grupie w ostatnich dziesięciu latach, to jest lepiej niż... Nie, to jest jak Legia i lepiej połączyć. Albo nawet lepiej. Więc <grym> wiecie, więc no... Nie no, to, <grym> to samo, dobra. Bo lek dwa razy w Lidze Europy, Legia dwa razy w Lidze Europy i raz w Lidze wiecie, Mistrzów. To ja tego trochę, znaczy, no rozumiem, ale po co, po co... Ile bo... jest to tak, panie stanie? 2-2, tiebreak trwa, pan Szarpcik dokładnie tak. dobrze odpowiedział. Ale po co uwłaszczać rywalowi? No przecież jak uwłaszczać. mówisz uwłaczać Uwłaszczać, uwłaszczać Uwzasz, to, sobie no, to jest, uf, to. można A po co uwłaczać rywalowi? No skoro Astana to małe dzieci No to w sumie no Raków z jakimiś dzieciakami kurwa, wygra Jest piąty punkt dla Polaków no, 1-5 pięknie dobra, 5, 1. No no, dobra, to co Raków Mocarny, dlaczego Mocarny? Z jakimiś dzieciakami kurwa, za zastany wygrał no, to to za... Co to za osiągnięcie no. wygrać z jakimiś mówię, dzieciakami Astana nie jest takim wcale złym klubem Spokojnie w 2001 roku w sumie 22 Aha, eee. Jak tam tam no? I co jeszcze, że, że w ogóle nie ma co grać Nie, bo... Panie Mateuszu i Denise, za szybko nam piszecie. Bo no. nie, ten... nie piszcie wyników dokładnych, bo my to wiecie, oglądamy i komentujemy na żywo. Ale bardzo mi miło, że sporo osób weszło w tym momencie. Jest Tajbrek, oglądamy, szukujemy się. I co? Niech będzie tak, zwycięski! Ja oglądałem ostatni Tajbrek z Iranem na żywo w Gdańsku. Nie byłem zachwycony wynikiem, ogólnie mówiąc. Już tak źle nie będzie, bo już chyba zdobyliśmy więcej punktów w tej w więc no, takiego no. rozmiaru porażki już nie no, ale będzie. Ale jakby to, to, to były, no czy to byłby większych rozmiarów porażki, gdyby teraz 6. Ale do 15 no, 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 no ale to się było, aż tak chyba nie zdarzy. Nie, no pa, ale, panie Świderski, pan słyszał, czy nie słyszał? No czy pan ma wyłączony głos w ogóle, no to może... Może Ej, jak ktoś by nas, no. nas tylko oglądał, a nie słuchał, to byłoby trochę zaskakujące. Jadę w poniedziałek teraz, a byłem na wakacjach. No i było miło. Przez Trzy lata nie mogliśmy wejść do fazy grupowej nawet Ligi Europy. No, przecież ja bym nie mówił nawet Ligi Europy, bo to by sugerowało, że naszym poziomem zwykłym jest Liga Mistrzów. A to nie jest prawda. Naszym poziomem zwykłym jest y, Liga. Ten, y, Liga Konferencji raczej. Liga Europy to jest plus. No, zostało utworzone, oczywiście, wtedy jeszcze nie było. A Liga Mistrzów to jest cud nad cudami. No dobra, 3-7, moi drodzy. Jest ładnie, jest dobrze. Iran teraz akurat przyjmuje piłkę. Natomiast, no, ogólny wynik bardzo fajny. Zastanawiam wygra 6-0, dlatego że Rakowa nie będą spać 2 dni przed długą podróż. Nie jest przesady. No, 5 dni 2 dni się nie leci do Kazachstanu. Jeszcze tak nie róbmy. Bardzo dobrze. Chłopaków. Ja wiem, że. Już podobno dzisiaj słyszałem, że raków tam narzekał, że już milion złotych musieli wydać na transport i ogólnie organizacja tego wiesz, wylot i ten no ale chyba nie będą dwa dni lecieć samolotem to chyba ile razy by ziemską... Złoty, bo musimy... bo jak już tyle zapłacili, to kurwa będą lecieć, co? słuchajcie, bo mamy czartę na dwie doby samolotu to dajcie nie wiem jeszcze, odwiedzimy Mongolię na szybko słuchajcie, no nie chcę nic mówić, ale Kazachowie mieli tą samą odległość do Polski i raczej oczywiście mieli tam problemy organizacyjne, w ogóle nie polecieli tak jak mieli tam wypowiedzieli in charter, jakieś remont lotniska, co da się działy. Miejmy nadzieję, że naszych się, nie nasze się spotkają. Ja się trochę boję, że naszych teraz przetrzymają dwa razy dłużej niż tamtych na jakieś remoncie lotniska, ale dobra. Podział konferencji. No panie, 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 ja bym się nie śmiał z tej ligi konferencji, bo jeszcze żaden polski klub tam nigdy nie zagrał. Tak przypomnijmy. Na Konferencji to Liga Górków, śmieszne, Kaira czy Lincoln z Gibraltaru awansowały no, do fazy polskie, grupowej. A polskie grupy, te, a polskie kluby tam nie awansowały. No wiesz, to jest bez przesady ta Liga Konferencji no, się aż południe. tak nie różni, bo to jest to co mówię, to jest, to jest chyba tylko dw, nie, 16 zespołów więcej Mateuszu, niż, ale... niż e, z Lidzy Europy, bo Liga Europa została przecięta, tak? Połowa drużyn e, Ligi Europy z dawnego układu grała z ligi Konferencji. I tam jak najbardziej są też drużyny, które są, moi drodzy, ogólnie mocne, tak? To jest siatkówka nieprzewidywalna, no tak. 4-9 i... nie. Pięknie... Nie do 4, jest, 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 piękna sytuacja. No masz 5 max osiem mocnych drużyn, a reszta to będzie naszych kopaczy, no nie, wiesz, co. To... Jeszcze nie, jeszcze nie, niestety... Nasza liga jest. No, ale poziom, poziom kopaczy typu Legia, Rakowa. Tak na, dobry, na, my nie mamy tak dużo tych, tych drużyn, takich wspaniałych. Ja mówię, niech pierwsza drużyna polska wejdzie do Ligi Konferencji, to się będziemy śmiali, ale. Na Falach nie jedzie tam wszystko. Ale pamiętajcie, pamiętajcie jakie tutaj drużyny grają. No, jaki był finał? Kto wygrał Ligę Konferencji? No Roma wygrała Ligę Konferencji. Nie, kurde, Karabach, Agdam, nawet z którego się śmiejemy niesłusznie. Nie drużyna z Gibraltaru, tylko, kurde, wiesz, jak spojrzysz sobie na te ćwierćfinały, gdzie tam Olimpik Marsylii odpadał sobie, tak? No coś, no niestety. Raków nie jest kopaczem. Nie no, Raków jest bardzo fajnie prowadzonym klubem, oczywiście w polskiej skali, no nie jest Real Madryt, tak? Ale no, nie da się tak, wiecie, nie da się zbudować drużyny, która by aż tak przerosła ligę. W sensie, wiadomo, można powiedzieć, że, nie wiem, tam Dynamo przesakuje Zagrzeb przeskakuje ligę chorwacką, chociaż no mają jednak jakieś rywali. Nie da się tak, tego zbudować prosto, że my teraz robimy klub, który będzie 5 razy lepszy. Na przynajmniej nie jakieś normalne pieniądze. Ale moi drodzy, tymczasem 5-11 i jest duże prowadzenie w tym breaku, który przeszedł krótkim setem. I na out wybijają Iranczycy, no pomyleni zupełnie. Złapanie na wykroku, można tak powiedzieć. 5-12. Super. Żegnamy frajerów i bandyjnice za chwilę. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Wnosi do 5, no. No cóż, czy się sprawdzą wszystkie te zaklęcia magiczne, że że jak zagrali zły czwarty set, to wygląda dobry piąty? Tak wygląda, nasi nakręceni, napędzeni teraz wszystko im wchodzi, teraz blockchain może nie zadziałał tak jak powinien, ale piłka po naszej stronie, przepchnięta kibka i jest okay. podłoga, pięknie! Trzynasty punkt, no co tam się dzieje, no trybuny szaleją Irańczycy smutni, smutni a polscy kibice, To no, w ogóle bardzo dużo Irańczyków na trybunach, w ogóle zaskoczeni możemy być trochę a tymczasem, zobaczcie, jak się wszystko dzieje. Rewans z Tokio i Zagdaniem jest tylko przewidywalna. No tak, tylko w no, toku graliśmy z Francją, a nie z Iranem, nie wiem, czy to może być rewanż, ale dobra, jest jakaś zmiana w drużynie Iranu, też nie wydaje się, że bym miał to dużo zmienić. Tak, końcówkę tego sezonu odpuściliśmy. No może tak będzie nic, oczywiście, natomiast no, szkoda, że dajemy się tak, wiesz, aż tak sobie wbić punkty, ale nieważne. Z perspektywy 14-5 to już nie jest takie, takie istotne. Bardzo szkoda, nie grał się w wybitnego meczu ogólnie, tak? Natomiast teraz się też fajnie pokazał i jak, jak często dał sygnał do dalszej dobrej gry. No, to dwie, jakieś laski. Nie wiem, czy są dziewczyny, żony, wiesz, często tam wiesz, jak to Polowanko zawsze jest. Ile razy nam pokazywali. Butryn, wejście super. No, no i biegnie, jak z grywką pociągnął do przodu. To trzeba docenić, no, niech tam jak ruszył, to ruszył. No i co? Match point moi drodzy, 6-14, no. no chyba wygramy, co? Teraz Śliwka wchodzi. a niestety no. Nie tej piłce punkt dla Iranu. Ale 7 punktów z rzędu musimy wygrać, tak? No się chyba nie zdarzy. Chociaż. Chociaż, chociaż nie za, widzieliśmy takie rzeczy. no? 6 tylko, Boże. a serwisowy dla Irańczyków brzmi źle, ale... Ale dobra, najważniejsze, że lecimy do przodu, moi drodzy. Trzeba się do przodu. lecimy, no lecimy. Kolejny, kolejny ten, kolejny ten. Nie. nie, nie. nie, nie, nie. Moi drodzy, ja mam przy taką czasem wrażenie, nadzieję, że wy czasem oglądacie nas jednak dla trochę poważniejszego kontentu niż... I okazja... I niestety, znowu zło chrapiłka. Czasami pytaliście też jakieś rzeczy, nie wiem, czy... Stanę i pierdolę do mikrofonu albo coś. Moi drodzy, jak chcecie jakichś atrakcji, to powinniście sobie jakieś tam Raponiksa, czy innego tam Rafatusa, rapat, no wiecie. Nie na SK raczej. Um, no, to challenge, czy będzie punkt przyznany przez challenge? No zobaczmy, no wiesz, nie ma co za długo trzymać te, 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 tych challenge'ów, chyba ma dwa, chyba, że tutaj wybuchuje jeden, już nie pamiętam, ale normalnie w sensie dwa. Więc zobaczmy, czy tutaj się uda. Serwatora. Oglądamy, oglądamy. Mój ulubiony sarmatoniks. No tak. Sarmatoniks. Sarmatoniks się. miałem pytanie, czy rzucę krzesłem, albo będzie, wiesz. Moi drodzy, będzie krzesło skakane, oczywiście, łamane krzesło będzie. Najważniejsze. No i co? I jak tam było odsknięcie? Było! było! Było, moi drodzy, jest! I drugi raz ten wie, bierze ten challenge przy dotknięciu siatki, którego nie było tak dobrze widać I drugi raz się udaje, i proszę bardzo, Uuuu, rób dymy, a nie uuu kupić, a musi kiedyś kupić dymiarkę No to, to jest droga rzecz No chyba za 600 kiedyś patrzyłem Ale kiedyś ja trzeba kupić, zrobić dym, i będą jak Skoro Michał Pol może robić dymy u siebie na live'ie, to czemu my na FSK nie możemy Co tam myślałem, do, bardziej do wykorzystania, wiesz, jakieś materiały, wiesz, w produkcjach bardziej, ale eee, znaczy mnie ciekawi skąd wyciągacie takich widzów, to by sramatę w kiślu oglądali. Hehe, <laughs> słuchaj, Szalto, no. no. My no, jakoś no, anioła... nie wykonujemy tej. A nie obejrzałbyś? No się. Przyznaj. No, wiesz, zawsze będą, a zrób. Ostrób... Kołka, a walni w szafę. Michał Polidymy 2019. No tak, oczywiście, panie Denizu, moja wiedza o, o YouTube jest z z tego okresu. No ale i tak samo się zachowuje tak także. I chyba że to sukces. <noise> Wiecie, że Sharp ma włączone lasery. Wejdź, co ma tam włączone lasery. Sharpowi. Jakie lasery. No mamy tego kule, znaczy kule, takie, co się robi lasery, widzisz? To nieraz nie dwa, ale to tamten. Co to jeszcze mamy? No i, dobra, i teraz patrzymy też na ten komentarze na temat do Astany i wszystkiego. Już przez chwilę już ich aż tak nie czytali, no bo jednak. Moi drodzy, jednak tajbrek, jednak ważne tutaj hmm. rzeczy. Rakow też pokazał poprawiać klasę podczas z meczu z Gent, który doszło do ćwiczenia u Ligi Konferencji Pamiętaj. No tak, no oczywiście no, raków wygrał u siebie 1-0. No przegrali chyba, tak? W chyba 0-3. 160 Tak? Wytwornica mgły, dymu, przedolita, dymiarka, 400 Ty, co może trzeba kupować za takie ceny, to wiesz. 150 no jakaś mocna, 1000 400 no, my możemy zwykły, zwykłym, mieć najmocniejszy na świecie. Sarmatorafonix, oczywiście, rudymy, heta sarmatonik, wszystko ten. Bez, Gendry przemęczenia grał 3-0 Raków. No, powiedz pani Dionizy, no... Wiesz, wynik był taki, że... No, 1-0 wygrał Raków u siebie. U siebie, wtedy jeszcze na wyjeździe, przecież w Białej. No i potem 3-0 przegrał na wyjeździe, no... Oczywiście, to, 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 to był... To, to był gorszy wynik niż miałem nadzieję, że będzie, no ale słuchajcie, to jednak już, była, to już były play-offy tej Ligi Konferencji, ostatnia faza. na po drugie, no to jednak była też jednak poważna drużyna, tak jak mówiliście, to, to chyba doszli do ćwierćfinału, tak? Czy do którego tam, e, coś tutaj pisaliście wcześniej, do ćwierćfinału Ligi Konferencji. No otwarcie, nigdy się, nie, nigdy się nie wygrywa praktycznie na otwarcie. No otwarcie. Bardziej błędy zawodników. No to błędy zawodników, no i tyle. No, nie. no dobra, ale. A nie, że to oczywiście. To nie był najlepszy moment. To nie był najlepszy moment dwumecz w historii Rakowa. Ale, no już nie róbmy, tak, że jak Raków wygrał z Gentem u siebie 1-0, to na farcie. A jak przegrał, to oczywiście zasłużenie, i tak jak powinno być. No smakaj. W sobotę USA, tak panie Patraku, jutro w sumie już, tak? Bójcie, w sobotę Stany, a w niedzielę, jak Bóg da, to finał wielki. Albo ewentualnie mecz o trzecie miejsce w sumie, więc w sumie to A, tak jak mecz. Um, jak wygramy Ligę Konferencji, co po przodowi nogę. No, panie Higgins, ale ja bym się nie nastawiał, bo ligę Konferencji raczej wygra myślę znane zespół z zachodu niż Polacy. Ewi Szarp, niszczycielu dobrej zabawy, o, tak. A kto to przyszedł? Pan Maruda, tak jak to wszystkich memach. Um, no Dobra, trudny mecz, ale zwycięstwo jest nasze i teraz sobota USA, wiadomo. Co eee, tu jeszcze mamy? Okej, okay, jesteśmy w miarę na bieżąco, tak patrzę, że ten e, coś pisaliście. Jako zagra w grupie z Villaralem, pa, jak ja sobie z tytułem Bukaresz. To jeszcze nie wiem, jak tam ten, ale ten to... no. powoli tam się i To chyba nie zamykaj sobie okna, bo to wiesz. Co ja będę z tymi wszystkimi robalami tam mieszkał? No nie wiem. Będzie medal, mój pan Filip. Ale złota będzie ciężka. Będzie ciężko, ale no, wiesz, no, jak najbardziej się da, tak? No to, to nie jest tak, że nic się nie, nie, nie da. Dobrze da, da, powiedziałem. da, powiedziałem, y... da się. To nie jest tak. To nie jest tak, że się nie, to da. Się nie da. Nie jest to tak, to jest że się tak. da. To jest tak. tak. Widzę, że to niemożliwe. Tak. Będzie robiąc za Tokio i mecz o brąz z żabojadami. Z Francji. Wolałbym mecz oczywiście o złoto, ale no cóż, zobaczymy jak się potoczy. No w zasadzie, najważniejsze, przeszliśmy ćwierćfinał, jest teraz już, teraz już faza medalowa moi drodzy, już jakiś medal, no znaczy wiadomo, nie, nie ma pewności, że będzie, ale 3 czwarte już szansa na to, że będzie medalik, więc, więc będzie wesoło. USA za mocne, damy radę, Włochy-Francja 50-50. Znaczy wiesz no, wiadomo, musimy zagrać bardzo dobry mecz, dzisiaj ten mecz nie, momentami nie był bardzo dobry w naszym wykonaniu, to trzeba powiedzieć. Ale no, ale szansa jest jak najbardziej. Rządy rewanż za Mundial 18. Ale wiesz, każdy. Na takim poziomie każdy jest żony rewanżu, każdy chce już mieć, wiesz, jak najwyżej ten, tak? Myślę, że gdybyście wcześniej wiesz, nie przegrali z nami, to nie było tak, że tego by podeszli, a, to na wyjepce, to w sumie nie potrzebujemy tego. <grym> My go z Wuhamu nie wygraliśmy I wygrany mecz 3-2, co było potem każdy wie Tak, To był najlepszy mecz ćwierćfinałowy No, dobra e, Czy nie, teraz mówicie o tym, że najlepsze jest najbardziej emocjonujące, tak? Że najwięcej tej by się wydarzyło No to całkiem fajnie, tak Mistrzostwa Świata 2018, każdy pamięta, pamiętamy No ja, obydwa Mistrzostwa Świata oglądaliśmy, często Mecz z również, również będzie ciężki Będzie ciężki, oczywiście, nie mówię, że będzie łatwy Ale... Bądźmy optymistami chociaż przez chwilę. Słuchajcie, wygraliśmy mecz z Iranem. Oczywiście niby Iran, Iran to już nie taka wielka marka jak kiedyś, ale no jak pokazały mecze z Polakami. E, potrafią sobie wygrać. I Iran chyba ze Stanami też wygrał przecież w tym. E, w lidze Narodów w zasadniczej fazie, co? Coś takiego tam było mniej więcej. Włochy Holandia też był mocny. No ja oglądałem początek jak meczu Włochy Holandia, oglądałem i nawet myślałem, kurde, a może te... A mówię, a może ta. Holandia wygra, bo to oglądałem pierwszy set. Potem ten. No, ale skończy się zgoła inaczej. Jeden Włochów w Gdańsku ograł, no. Okej, okay, no dobra, dobra, to już nie pamiętałem. To już tego nie oglądałem na żywo. Wcześniej tam przegrywali dużo, ale no jednak do tej ósemki weszli. I dobrze, że nam się dało ich wyeliminować, najważniejsze. Cóż. No i dobra, widzę, że powoli wychodzicie ze streamkę, no nie dziwię się, no mecz zakończony. Moi drodzy, gdybyście byli tacy Mili, ja zawsze zachęcam, byście zostawili łapkę w górę, subskrypcję najlepiej z dzwoneczkiem, byśmy się tutaj z, zgrali, zgadywali dobrze bawili. Ja też będę kończył za chwilę, niestety wypadł mi mówię wyjazd na jutro, więc a, muszę też się kłaść spać i muszę też jeszcze się chwilę poogarniać. E, ale bardzo mi miło, że ze mną jesteście, że ze mną byliście. Że się tutaj dobrze bawiliśmy, mam nadzieję. Ja się przynajmniej dobrze bawiłem. Mam nadzieję, że dostarczyłem wam trochę emocji, trochę też rozrywki. I co? I w sumie bardzo dobry dzień polskiego sportu, co? Jednak, jednak, mimo wszystko. Czyli, no, jak mówicie, ten bilans bramkowy wybitny, tak? 5-0 Lech Poznań, 5-0 Raków Częstochowa. Ok, 1-1 pogoń i 0-0 Lechia, ale i tak plus do tego zwycięstwo, koniec końców najważniejsze z Iranem, także piękno. Do zapadłego streama. No! Chyba, że pan Sharp coś postanowi zrobić jutro, albo może pan Rew, albo ktoś, będziemy tam pisali, a no ja jutro raczej nie dam rady, czy nie, no raczej nie da, no na pewno nie dam rady, bo nawet jakbym wrócił jutro, to będę o 22, więc no jakby nie ten. Bo to będziesz odpalał dla tej śmiesznej Ekstraklasy. Wiesz, e, panie Dzienizy, um, dla Ekstraklasy to pół biedy, ja bym chętnie sobie jakiś mecz obejrzał, to mówię, niestety wypadł mi wyjazd do Warszawy i ogólnie ciężko mi będzie obrócić. Więc tak. jakiś jakieś noce strumyk? Weź co, panie Quentinie, no większość naszych strumyków jest nocna, okej? Okay, dzisiaj zaczął się wyjątkowo wcześnie, tak? Dzisiaj było tutaj jednak... Najpierw 18, potem yy, 21. No ale wiesz, już jest... Już jest prawie północ, tak? Wystarczy 30 A tak yy, normalnie, jak sobie gramy nieraz, no to przecież nieraz siedzimy i... Okej, okay, w ostatnich czasach troszeczkę krócej, bo ja jednak... Jak chodzę do pracy, to nie mogę sobie aż tak urywać noc. Na no, ile razy były jakieś streamki takie cokiel losowe, które trwały trwa po 5-6 godzin I kończyły się późno w noc. Także jak najbardziej. Rozumiemy i szanujemy. Dzięki, dzięki. No dobra, to wykańczyłem pani szczerze, no, może pożegnać ja z ekipą... Te... I kto tu W ogóle pytają się generalnie kiedyś, jakiś nocny strumek. Mówię nam. No, wszystkie są prawie nocne u, 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 u. Niech nam żyje, prowadząc streama! A kto? Tak. to co moi drodzy. E, zapraszamy Was jak zawsze no, no, też na nasz Facebook, na naszą grupę FK Sports, na wszystkie nasze media. Tak, e, zapraszamy do stronienia łapki w górę. E, co? Chwilę nas nie było na streamku faktycznie, bo chyba sam nie był ten o no, Grunwaldzie w piątek, ale no, słuchajcie, są wakacje. E, momentami ja sam nie miałem siły, no bo wiecie, tu gdzieś plaża, tu gdzieś praca wcześniej. No i też się spotykaliśmy ze znajomymi, więc no, wybaczcie. Mnie jutro też nie ma, myślę, że zobaczymy się w sobotę i co? Wpiszcie do Sharpa Dobra, do zobaczenia, cześć. I... No i widzimy się. Jak to wypoczywam. I bardzo dobrze, panie Hit Games, wypoczywaj. My też staramy się w miarę możliwości... No i klikaj już tam. Nie jutro jadę, nie akurat jutro jadę nie wypoczywać, ale no już mniejsza o to. Dobra, do zobaczenia i cześć.